Nie, proszę się nie bać. Proszę się nie bać, zaraz pani sołtys... Proszę bardzo panią doktor, żeby tutaj będzie nie zarożkali. Ja jestem już gościnnie. A no dobrze, no. To właśnie, no to, nie będę ale ponieważ gość szczególny, no to prosimy. Ale ja nie wyrażam zgody na odtwarzanie wizerunku, według RODO. Panią, jest to zebranie publiczne i pani wizerunek też jest publiczny, także... No nie, jestem tylko zaproszona. Może nie zaczynamy od zgrzytów. Tak jest, ja bym poprosił, szanowni państwo, żeby to spotkanie przebiegło naprawdę w formie jakiejś konstruktywnej dyskusji, prawda? Ja wiem, że te napięcia związane z państwa tutaj obecnością są duże i te emocje są również ogromne, ale ja jako wójt, nasi radni, wasi radni, którzy tutaj też są, no stanęli przed takim wyzwaniem, żeby ten problem w jakiś sposób rozwiązywać. Problem, czy nawet motywacja do tego, żeby SPZO zaproponował inne rozwiązania. Nie wiem, czy pani Sołtys otwiera spotkanie organizacyjnie, w sensie tak... No, formalnie. Formalnie, tak. Ponieważ w zasadzie spotkaliśmy się, jedynym punktem takim głównym, to o czym pan mówił, pan wójt, teraz to był tylko właśnie takie wypełnienie tego czasu oczekiwania na panią doktor, a głównym punktem to jest sprawa przyszłości ośrodka zdrowia, ponieważ już jakieś pewne są propozycje, będzie okazja, żeby je wszystkie tutaj omówić, zapoznać się z nimi, a mamy tutaj panią doktor Wójcik-Ćwikła, tak? Dobrze powiem, która jest u nas po to, żeby przedstawić swoją ofertę i swój pomysł na nasz ośrodek zdrowia. Czy można poprosić panią doktor, może tak... No może tak zacznę może tak rolę wstępu, prawda? Jak, tak. Dlaczego to spotkanie jest, jak to się zaczęło i dlaczego państwo się tutaj znajdują i chcemy państwa jakby konsultacji wstępnej, takiej konsultacji opinii. To również radni pewnie chcą takiej opinii usłyszeć od państwa. Jak było poruszane wielokrotnie na komisjach i sesjach Rady Gminy, były zgłaszane problemy z funkcjonowaniem filii SPZO w Kurowie, filii w Klementowicach. Były różne rozwiązania, mieliście państwo do dyspozycji w tej filii pacjenci tej SPZO w Kurowie, filii w Klementowicach, panią doktor teraz w 2 dni w ciągu tygodnia. Pan radny Wojtek Kozak, mam nadzieję, że się pan nie obraził, bo tak przecież to było publicznie. Złożył wniosek i podjął rozmowy dotyczące filii w Klementowicach z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Końsko-Woli. Podniósł taki wniosek i stanowisko no już ponad miesiąc temu na Komisji Zdrowia. Komisja wstępnie przychyliła się w ten sposób, że no, jeżeli państwo chcieliby, żeby wam się poprawiła to funkcjonowanie, a przede wszystkim argumentem, który miał być to 5-dniowy pobyt lekarza w filii w Klementowicach, to żeby tej filii takim jednym pociągnięciem długopisu nie likwidować, komisja postanowiła, żeby wystąpić do pani dyrektor SPZOS w Kurowie, pani Katarzyny Żurkowskiej, z tym, żeby poddała pod możliwość zapewnienia 5-dniowego pobytu lekarza w Klementowicach i dostała 30 dni na ustosunkowanie się do tego wniosku. Odbyła się również druga komisja po tym terminie. Pani dyrektor na tej komisji była. Zostało, oczywiście, żebyście państwo wiedzieli skąd też obecność pani doktor Joanny. Jest taka sytuacja, że po tym wniosku, który padł na komisji ponad miesiąc temu, no, również odbywały się odprawy czy rozmowy lekarzy pracujących w Ośrodku Zdrowia w Kurowie, którzy stoją na stanowisku, że grzechem by było oddać filię bez podjęcia jakichkolwiek rozmów. I między innymi tą osobą, która chciałaby zaproponować jakieś rozwiązania i podjąć się z państwem rozmów, jest pani doktor Joanna Wójcik-Ćwikła, która już rozpoczęła u państwa pracę, żeby zapewnić 4-dniowy do tej pory, tak?
żeby był 4 dni lekarz u Państwa. No teraz 4-5? W sumie 5. Nawet 5. Również z panią doktor Judytą, która jest. I chcielibyśmy, żebyś, no bo podjęcie decyzji o zmianie stanowiska, które miałoby zapaść, może zapadnie jutro na sesji, jest jakby konsekwencja tego stanowiska jest wystąpienie do gminy Końskowoli z zapytaniem, czy ten samorząd taką filię w statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia chciałby otworzyć, bo to nie znaczy, że jeżeli my podejmujemy decyzję o likwidacji, znaczy o zamknięciu tej filii, samorząd gminy Końskowola taką decyzję chciałby podjąć. Wstępne rozmowy tutaj też pan Wojtek, może pan radny Kozak może powiedzieć, jak to też wyglądało, jakie są zapewnienia pani dyrektor Małgorzaty Habro z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Końskowoli, ale także chcielibyśmy, żeby pani doktor przedstawiła propozycję, bo w międzyczasie od ostatniej komisji no w Ośrodku Zdrowia zapadły takie decyzje, żeby kierownikiem filii w Klementowicach jako zastępca dyrektora została pani doktor Joanna, żeby ona nadzorowała państwa ośrodek zdrowia. Wiecie państwo, że no, państwa oczekiwania co do pani dyrektor Żurkowskiej były różne, więc takim rozwiązaniem, które by ten problem kontaktu z panią dyrektor mogło rozwiązać, byłaby osoba, która by odpowiadała za ośrodek zdrowia w Klementowicach. Tą osobą miałaby być pani doktor Joanna. I dlatego też dzisiaj się na tym spotkaniu pojawiła, żeby państwu przekazać jakąś inną swoją alternatywę na to, żeby jak ten problem w jakiś sposób rozwiązać, albo nawet nie tyle rozwiązać problem, co może oczekiwalibyśmy, żeby dania szansy nowej pani zarządzającej filią na zmiany i pokazanie, czy da się to przed tą ostateczną decyzją na przykład o likwidacji filii poczynić. Więc ja rozumiem, że te sprawy, które narosły po poprzednim panu doktorze, po tych sytuacjach, które miały latami miejsce, no chciałbym się, żebyśmy się skoncentrowali tu i teraz na przyszłości, żeby państwo byli w jakiś sposób zadowoleni, ewentualnie podjęli decyzję, rada podejmie stanowisko, po tym muszą być formalne konsultacje, jeżeli do takich dojdzie, i podjęcie stosownych uchwał przez odpowiednie rady gminy Kurów i gminy Końskowola, o ile ta rada gminy będzie chciała taką filię w swoim statucie utworzyć. Ja myślę, że to tyle woli wstępu. I nie wiem, czy pan Wojtek by chciał jakieś zabrać zdanie, bo rozmawiał, czy myślę, że panie Wojtek, jakby pan też mógł powiedzieć tak, że pan był, że rozmawiał, że to też jest... Swoje własne jakieś tak. Ja rozmowy z panią dyrektor w Kaliszkowodę rozpocząłem gdzieś koło połowy stycznia. No i okazji na pierwszej, jak tu nie byłem, ona powiedziała, że nawet ona myślała o naszym środku zdrowia. Nawet rok temu. Tak powinna mieć, żeby ewentualnie z kimś rozmawiać, żeby nasz ten ośrodek zdrowia przejąć i utworzyć tu filię Końskową. No ale jakoś się miał odwagi, nie wiedział do kogo uderzyć. No i od razu na pierwsze spotkanie ona powiedziała, że jest w stanie nam zapewnić 5-dniowy, że lekarz będzie przez 5 dni w tygodniu. I mówi, że ona nie widzi nawet żadnych, mówi, w tej dziedzinie problemów, że mówi, jest w stanie załatwić lekarza. Jakby jej jeszcze doszło, mówi, do 1500 pacjentów, to dla niej by były bardzo duże pieniądze i ona właśnie mówi, nie widzi żadnych tych. Mówi, no i że rozmawia na temat pielęgniarek, że ewentualnie jakby co, jakby do tego doszło, no to mówię, że panie pielęgniarki, które już od dawna pracują, mają środowisko, to mówię, jakby chciały pracować jako w Końskowoli, to by zostały. No i później była ta komisja zdrowia. No tak, bo ona też jeszcze, no ja nie wiedziałem, jak w ogóle gmina zareaguje, jak tutaj mieszkańcy zareagują. Później byłem przed komisją tą w styczniu,
dalej otrzymuje swoje pozwanie, że jak my wyrazimy zgodę, to ona będzie chętna. No i teraz przed tą ostatnią Komisją Zdrowia, tak samo we mnie rozmawiałem, ona powiedziała, że jak najbardziej, mówi, nic się nie zmieniło, mówi, proszę rozmawiać z mieszkańcami. Jeszcze powiedziała tak, że jak już by wstępne takie rozmowy były, nasza Rada by się zgodziła, Rada Końskowoli by się zgodziła, to ona mówi, chętnie przyjedzie do Planetowic, przedstawi swoje, to jak ona to widzi, ten nasz ośrodek zdrowia, jakie tu będą zmiany, jak w ogóle będzie funkcjonował, jak to. No i kwestia teraz właśnie, no teraz po tej komisji odezwał się pan wójt, bo pani doktor chciała porozmawiać ze mną. No, ja mówię, zgodziłem się na rozmowę. Rozmawialiśmy chyba z półtorej godziny. No i właśnie ona taką propozycję złożyła, żeby dać szansę Kurowowi, że ta pani doktor mówi, że ona postara się u nas jakoś to, żeby wszystko grało, że ona no, jest w stanie nam tę opiekę no, załatwić, nie? No, zapewnić. No, mnie się wydaje, że ten miesiąc chyba nas nie zbawi, nie? Jak poczekamy ewentualnie. Rozmawiałem z panem wójtem, jeżeli na jutrzejszej sesji nie wprowadzimy tego punktu po przejściu do Końskowoli na Radzie, no to możemy to zrobić za miesiąc, jak zobaczymy, że nie ma żadnych zmian, czy zrobimy najwyżej jeszcze jedno zebranie. Państwo zobaczą, że są zmiany, no to już w ogóle nie będziemy tego tematu podejmować. A jeżeli nie ma, no to na następnej komisji, naszej sesji, prowadzimy ten punkt i zobaczymy, co się będzie dalej działo. Może teraz musicie Państwo to zrozumieć, bo Pani doktor jak rozpoczęła pracę też w Klementowicach, to jak rozmawia z pacjentami, bo wiadomo, że strony muszą wiedzieć, tak jak są osoby, które będą dzisiaj rozmawiały na ten temat, żeby przekonywać do Końskowoli, tak też ośrodek zdrowia, nie ma co ukrywać, też rozmawia z pacjentami, czy wiedzą o takich zmianach. Trzeba pamiętać, że ustawodawca nie przewidział w ustawie takich trybów przeniesienia filii. Tak naprawdę to się odbywa w ten sposób, że w statucie jednego SPZOZ-u filia zostaje wykreślona, a w statucie drugiego SPZOZ-u w innym samorządzie jest wpisana. To się musi odbyć jakby naprawdę równolegle, no oczywiście po rozmowach, które jakby gwarantują, że do tego dojdzie. I teraz może być taka sytuacja, że pacjenci nie przejdą w całej liczbie pacjentów, którzy są zapisani, którzy są w Klementowicach. Część osób może być pozostać w Kurowie, część może pozostać w filii w tej nowej tworzonej Końskowoli. I kwestia jest tego, czy to z punktu widzenia ekonomicznego będzie się któremuś SPZ-owi opłacało. Więc jakby rozwiązania trzeba po prostu, to też spotkanie jest takie, żeby panowie radni, bo to będzie przede wszystkim rada podejmowała decyzję, żeby później nie było też takiego odpowiedzialności rzuconej tylko na radnych, że zostało to wymyślone, przegłosowane, a w pewnym momencie dochodzi do takiej sytuacji, że na przykład jest tak mało pacjentów, że i SPZ-owi GOZ-owi z Końskowoli w tej chwili się nie opłaca prowadzić przez 5 dni i państwo zostają dalej z tym, czego nie oczekiwaliście. Więc chodzi o to, żebyśmy my naprawdę wiedzieli tak sumiennie, czy państwo się chcieliby zdecydować na te zmiany ze wszystkimi konsekwencjami, które mogą nastąpić, zaistnieć, prawda? Po prostu to napięcie już jest ogromne. Rozwiązanie tam też, żebyście państwo wiedzieli, jak będzie lekarz z GOZ-u z Końskowoli, to też nie będziecie go znali z imienia, nazwiska. To będą też przyjeżdżali różni lekarze, tak jak pani doktor ich pozyska do grafiku, prawda? Więc jeżeli chodzi o lekarzy z imienia, nazwiska, to wątpię, czy w ogóle by udało się znaleźć takiego lekarza, który będzie cały czas na stałe. Więc może teraz przekażę głos pani doktor, żeby państwo zaproponowała, powiedziała, jakie widzę rozwiązanie. Są też pracownice filii, pani Ania, pani Beata, tak? Też jeżeli chcecie panie coś powiedzieć, bo oprócz tego, że to filię tworzą lekarze przede wszystkim, to też są panie, które no pewnie serce na dłoni przekazują państwu, jeżeli chodzi o swoją pracę i działalność. Więc
też myślę, że jak będą chciały, no to proszę proszę o odwagę, proszę się nie bać. No, mam nadzieję, że w jakąś formę moglibyśmy i żeby ten krok kolejny do jakiegoś konsensusu u Państwa w miejscowości, w gminie Kurów doprowadził. Pani doktor. Poprosimy panią. Dzień dobry. Mogę siedzieć? Nie przeszkadza to Państwu? No, to może się przedstawię. Nazywam się Joanna Wójcik-Ćwikła, jestem lekarzem SPZOZ-u w Kurowie od wielu lat, bo ponad 10 lat pracuję w ośrodku zdrowia. Nie jestem osobą anonimową, bo tutaj z panami radnymi też się znamy, przynajmniej z widzenia. I sytuacja jest taka, że ja się dowiedziałam w tamtym tygodniu właśnie, że było spotkanie i że ma być taka sytuacja, że tutaj się Klementowice będą odłączały od nas. Z tego względu, że ja w takich sytuacjach, kiedy jeszcze szukaliśmy, nie pamiętam chyba to była doktor, były takie momenty, że jak coś się działo, to ja starałam się tutaj też przyjeżdżać, także ośrodek zdrowia w Klementowicach nie jest mi obcy. I też mam kontakt z pacjentami, teraz w dobie COVID-u wiele osób też było pod moją opieką na teleporadach i w mojej ocenie ten kontakt z tymi pacjentami był bardzo dobry. To znaczy nie spotkałam się, żeby ktoś w stosunku, nie wiem, żebym ja w kontakcie z tymi pacjentami, żeby były jakieś problemy. Były bardzo naprawdę dobre te relacje, przynajmniej w mojej ocenie. Natomiast naprawdę szkoda z naszej strony, biorąc pod uwagę, że są plusy i minusy takiego odejścia. I to, co mnie zaniepokoiło, dlaczego chciałam z panem tutaj radnym Kozakiem porozmawiać, to dlatego, że w rozmowie z pacjentami, jak ja pytałam o tą sytuację, to osoby, z którymi ja rozmawiałam, twierdziły, że nic o tym nie wiedzą po prostu. Że osoby, pacjenci nie wiedzą, że w ogóle nawet są takie plany. Więc rozmawiałam, czy w ogóle jest to, czy to jest Państwa świadoma decyzja, bo jeżeli tak, to wiadomo, że każdy chce, żeby pacjentowi było jak najlepiej. Ja dlatego chciałam powiedzieć, że są plusy i minusy, że odejście zarówno dla Państwa, jak i dla nas wiąże się z konsekwencjami, tak? Bo to nie jest kwestia tylko zatrudnienia tutaj kogoś z końska woli, ale musimy się naprawdę odłączyć, tak? Czyli, no bo to jest nasza filia. Czyli my musimy zmienić cały statut, musimy tutaj wystąpić do Urzędu Wojewódzkiego, tak w Lublinie, zrobić pewne procedury, rozdzielić liczniki, wszystko rozdzielicie i wtedy tą filię przejmie. Właśnie... Znaczy, nie można powiedzieć nawet o przejęciu, żebyście Państwo. Znaczy, no nie, no musi być tak? Budynek, tak? Kończy się filia SPZOZ-ów w Kurowie i rozpoczyna się filia SPZOZ-ów Końskowoli. To są tak jakby. To są sprawy techniczne, tak, jest. To jest jedna z kwestii. Druga kwestia, teraz chcąc na przykład zapewnić jakąś tutaj opiekę, póki jesteście Państwo w gminie Kurów, to tak jak ja rozmawiałam z panem Kozakiem, to ja mówiłam, żeby spróbować, że tak jak powiedziała doktor Żurkowska na tym spotkaniu, pani dyrektor, że zapewnimy tą opiekę, że na tą chwilę jest ustalone, były 4 dni w tygodniu, piąty dzień w trakcie uzgadniania, kto będzie tą opiekę sprawował. I żeby na przykład pan Kozak miał ze mną kontakt, co jest do poprawy, co pacjentom nie pasuje, jak to można po prostu poprawić, żeby byli wszyscy zadowoleni, żeby to jakoś spróbować jeszcze utrzymać. Bo i tak jak ja mówię, tu jest taki bilet trochę w jedną stronę. Sytuacja, kiedy Państwo odłączycie się, to ośrodek zdrowia podlega pod inną gminę, czyli będzie w ogóle pod opieką gminy Końskowola i wtedy jeżeli będzie jakikolwiek problem, no to już wtedy nie nasi radni, tylko tutaj decyduje o tym i wójt, i radni innej gminy, tak? Także to już jest zupełnie, jak to się mówi, nie bardzo macie coś do powiedzenia, jeżeli będzie nie pasowała sytuacja. Tutaj było moje zapytanie, kto będzie z tych lekarzy, że skoro nie byliście Państwo zadowoleni z pana doktora, to żeby chociaż sprawdzić, kto będzie, tak? Żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że jesteście niezadowoleni, tak? No to na tą chwilę nie wiemy, kto ewentualnie miałby tutaj sprawować opiekę nad Państwem. Co też jest taką trochę niewiadomą. Czy to będzie jedna osoba, czy to będzie kilka, czy to będzie codziennie ktoś inny, to też tego tutaj nie wiadomo. Ja też prosiłam o to, żeby na przykład jak już mają pacjenci przechodzić, żeby wiadomo było, jak to wygląda właśnie, co z pracownikami naszymi, gdzie będą na przykład punkty pobrań, jak to będzie zorganizowane, gdzie będą badania dla tych pacjentów i obrazowe kontrole, no takie rzeczy, które są istotne, tak? Jak na przykład pielęgniarka, jeżeli by została pani Batka, jak ona dojedzie do tego pacjenta, gdzie po prostu z tego, co się orientowałam, samochód tam jest, ale bez kierowcy, więc pani Beata no nie jeździ samochodem, no to nie dojedzie. No są takie różne rzeczy, prawda, które trzeba by było też wziąć pod uwagę,
Czy może jednak nie spróbować jednak, żebyśmy jakoś no spróbowali jednak otrzymać szansę, z naszymi z naszymi lekarzami, jak jesteśmy cały czas szukamy, żeby jednak był tutaj lekarz te 5 dni w tygodniu, a Państwo też jesteście, jak nie tutaj, no to jest w razie czego jeszcze Kurów, tak? Ale i też ja prośba taka, żeby faktycznie osoby wiedziały, bo jak ja rozmawiałam tutaj z panem Kozakiem w piątek i od piątku też rozmawiałam z osobami, w piątek byłam w Klementowicach, w poniedziałek, wczoraj była doktor Judyta, dzisiaj byłam w Klementowicach, no to po prostu te osoby, które były, no to z pacjentów, no to w większości nawet nie wiedziały, że jest taka sytuacja, więc to też chodzi o to, żeby faktycznie decydowali pacjenci, no jeżeli jest podjęta taka decyzja, no to faktycznie ruszamy, to odłączamy się i jak to się mówi, tylko to też trzeba liczyć się z tym, że jak się odłączymy, to już nie będzie możliwości powrotu, bo no bo to, jak to jest z tym powrotem, no to będzie bardzo kłopotliwe wtedy. Ale też do zrobienia, to też, żeby nie było, że się... Że to nie chcemy, tylko to jest, mówię znowu, no to są duże procedury i no to też nie jest takie proste po prostu. Tak, właśnie lekarza można zmieniać co pół roku, to też jest Państwa decyzja, tak? Ale my też, ja na przykład bym chciała wiedzieć, jaką będziemy mieli z Państwa strony zapewnioną opiekę, prawda? Bo do tej pory naprawdę... No do tej pory, ale ostatni tydzień. Tak, że spotkałam się z wieloma trudnościami. Ja nie mogłam uzyskać na przykład skierowania na podstawowe badania morfologiczne od poprzedniego lekarza, gdzie jestem pod opieką lekarza hematologa i moja pani doktor hematolog powiedziała, że wręcz mi przysługuje raz na miesiąc zrobienie badania, a ona powiedziała, że jeszcze woli, żebym miała zrobione w innym laboratorium, żeby zobaczyć, porównać sobie wyniki laboratorium tamtego, a tak innego laboratorium niż jest w Lublinie. Także po prostu ja przez 2 lata jestem lokalną patriotką i mieszkam po drugiej stronie ośrodka i naprawdę ja nie zaznałam prawidłowej opieki, jakiej się spodziewałam od ośrodka zdrowia. Ja naprawdę zostałam tylko dlatego, ze względu na taki patriotyzm, bo mi było przykro, że ja mając po drugiej stronie przychodnie, tak, będę szukała innych lekarzy. Mnie po budzinki jest stać i ja robiłam sobie te badania prywatnie w Nałęczowie. Ja mam wszystkie rachunki i paragony ze wszystkich wizyt. Miałam ostatnio naprawdę byłam bardzo, może nie ciężkim, ale poważnym stanie. Prawda? I naprawdę nie otrzymałam żadnej pomocy od poprzedniego doktora. Ale ten doktor ponad prawie rok czasu nie pracuje teraz. Tak, to, ale wiecie co, ja nie mogę odpowiadać za pana doktora. Ja mogę powiedzieć to, co jest teraz. Ja nie jestem dyrektorem. Ja chcę po prostu wiedzieć, poza tym ja mam taką pracę, że ja pracuję na terenie urzędu gminy. Mam pracę w terenie. I ja zbieram opinie, bo nawet jest mi to potrzebne do wywiadu, gdzie osoba, rodzina podaje kontakt lekarza prowadzącego i pielęgniarki prowadzącej. Nawet z tego względu i naprawdę wiele osób przeniosło się i jest naprawdę zadowolonych. Także mam też opinię ogółu jak gdyby mieszkańców i wiele osób było niezadowolonych i jest dalej niezadowolonych z funkcjonowania ośrodka zdrowia tak w Kurowie i lekarzy. Nie mówię o pani, bo ja nigdy nie miałam z panią do czynienia w Kurowie, co nie znaczy, że z innymi nie miałam. Akurat mówię, pani nie znam i właściwie to pierwszy kontakt z panią. Właśnie to może wie pani co, ja mam taką prośbę, że może skupmy się, bo chodzi teraz o inną kwestię. Jeżeli ktoś z Państwa ma do mnie osobiście zarzuty, to jak najbardziej ja to wysłucham. Proszę bardzo, jeżeli chodzi o moją osobę, bo ja odpowiadam za siebie. Także bardzo proszę, jeżeli ja coś komuś tutaj zawiniłam, jak najbardziej, proszę bardzo. Chcę wiedzieć, natomiast mówię, to chodzi o... Czy ja mogę, czy mi przysługuje tak to badanie? Ale ja mam pani odpowiedzieć teraz na to pytanie? Tak, bo ja chcę wiedzieć, jaką ja mam tu zapewnioną opiekę.
Czy ja jestem w stanie, tak, czy jaka będzie, czy mi przysługuje tak, to skierowanie, żeby nikt mi nie odmówi, że tak, mi przysługuje tak raz w miesiącu wykonanie badania, że mi przysługuje zwolnienie lekarskie, jak naprawdę jestem chora. No dobrze, no muszę porównać, bo naprawdę ja tej opieki przez 2 lata nie miałam, przez 3, od 2020 roku, naprawdę. I proszę, wiecie, można sprawdzić się, że na przykład w mojej karcie. Ja wiem, mnie się wydaje, że ja pani pisałam zwolnienie. Nie, właśnie. Absolutnie. Bo ja o pani nigdy nie byłam. Ja nie wiem, nie znamy się, znaczy wiem, że była jakaś taka sytuacja kiedyś z jakimś pacjentem z Klementowic, z jakąś pacjentką właśnie hematologiczną, nie, a to nie bo wiem. Ja mówię, ja z panią nawet w służbowych kontaktach nigdyśmy nie mieli ze sobą do czynienia. Bo ja pracuję w Kurowie, mam do czynienia na linii służbowej z pacjentami, chodzę do tego, do lekarzy. Tu też wiele mogłabym powiedzieć, ale mówię z panią i nigdy na pewno mi pani nie wypisywała, bo tak jak mówię. Czy chyba, że w kuluarach? Chyba, że w kuluarach. Też nie. Są takie sytuacje, że inny lekarz może wypisywać gdzieś tam. Nie, nawet nie było ani w żadnych kuluarach, ani z teleporady nigdy nie korzystałam, ani prywatnie, ani służbowo. Mi się wydaje, proszę państwa, że ta kwestia odpowiedzialności za tą decyzję, którą dzisiaj pan czy za miesiąc mamy podjąć, jest zupełnie źle umiejscowiona. To nie my mamy odpowiadać za tą decyzję po prostu. Nam się należy opieka zdrowotna 5 dni tygodni. Jest organem prowadzącym SPZOZ-u, jest Urząd Gminy, prawda, jest Społeczna Rada do spraw SPZOZ-u i to Społeczna Rada i Urząd Gminy mają decydować i dyrekcja SPZOZ-u, jak to zrobić, żeby ta 5-dniowa opieka była. Ale panie Piotrze, ja panu odpowiem. Dwa słowa, że jeżeli uznają, że sami nie są w stanie, prawda, no to niech nas gdzieś przekażą. A teraz sytuacja jest taka, że my zdecydujemy, że zostajemy w Kurowie, prawda? No i za 3 czy 4 miesiące okazuje się, że nie daj Boże, że jest nie tak, jak powinno być, to wtedy państwo powiedzieli, no, sami państwo zdecydowaliście, nie? A jak zdecydujemy, żeby przejść powoli i okaże się, że część osób przejdzie, część nie przejdzie, to wtedy państwo powiecie, no tak, sami państwo chcieliście przejść, no to macie w Kurowie, byście mieli państwo lepiej, więc ta odpowiedzialność jest na nas spychana. Zupełnie jakby my nie chcemy tej odpowiedzialności. Mamy mieć zapewnioną opiekę 5 dni. Ja na przykład nie będę decydował, skąd ja mogę wiedzieć, dzień będzie lepiej. Po prostu wiem, jakie świadczenia mi się należą. Niech osoby odpowiedzialne, które biorą za to pieniądze, decydują, jak to zrobić, a nie my. No co my możemy wiedzieć, jak jest. Ja tam nigdy w Końskowoli nie byłem. To dobrze, to pani niech decyduje, ja nie będę decydował. A osoby odpowiedzialne za to, żebyśmy mieli. Potem spycha się na nas odpowiedzialność. Pan tu już ma rację. Panie Piotrze, ja byłem 12 lat i tą odpowiedzialność niosłem. Dzisiaj jestem osobą fizyczną i nie chcę, żeby ktoś potem mówił, widziałem cię, jak na zebraniu głosowali za Końskową. Ale dzisiaj nie dzisiaj. Ja nie mówię, że będzie głosowanie. Panie Piotrze, odpowiem. Ale kiedyś będzie, Państwo, żebyście mieli. Państwo wiedzą, państwo są pacjentami SPZOS w Kurowie i macie zapewnione przez 5 dni opiekę medyczną. A ja mówię co do. Ale nie każdy może wyjechać, bo nie ma czym. Ale przecież nie ma na to, bo tak naprawdę to zastanówmy się, skąd powstał taki problem, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Pani doktor ma rację. Jest pandemia, tak naprawdę to jest chyba pierwsze zebranie jakieś takie nie wiadomo o czym. Nie ma przepływu informacji, co jest związane między innymi z tym, że ludzie się nie spotykają, prawda? Więc jedni wiedzą coś, drudzy wiedzą co innego i jeszcze różne rzeczy z tego wychodzą. Ale prawda jest taka, że przez ostatnie 2 lata, odkąd odeszła doktor Plechawska, obrazem tego, jaka jest sytuacja i jaka jest opieka medyczna, jest ilość osób, która się wypisała z tej przychodni, ponieważ nie uzyskiwali czasem naprawdę podstawowej opieki lekarskiej. I to, że się mówi, dzisiaj idzie w eter, że na dzień dzisiejszy prawie 5 dni w tygodniu jest doktor, to naprawdę tutaj ukłonę dla pani doktor, bo to dzięki pani dzisiaj jest taka sytuacja. Ale jak się cofniemy, jeśli się cofniemy do tej sytuacji, gdzie pani dyrektor z Końskowoli powiedziała, jestem zainteresowana,
to czasami był raz w tygodniu lekarz. Dokładnie. Albo nie zawsze. Albo wcale. Albo wcale. I w tym jest problem, że ci ludzie, którzy nie dość, że pani doktor była na sesjach. Na sesji tej, gdzie tutaj pacjenci prosili, upominali się o swoją godność, po prostu. I pani wie, jakie były zarzuty i pani wie, jak byli traktowani ci ludzie. To, że tak powiem, w taki sposób traci się zaufanie, prawda? Bo pani doktor wie, to ja nie będę tutaj powtarzała żadnych słów. Dlatego, że wystarczająco dużo słów padło wcześniej. I teraz jest tak, doszło do takiej sytuacji, że część osób po prostu powypisywała się, bo niestety, no chorujemy, prawda? I czasami potrzebna jest ta pomoc już, a nie za tydzień. Stąd powstała taka, a nie inna sytuacja. Powstał pan radny, któremu też uważam, że trzeba podziękować, że się tym interesował, że rozmawiał z panią dyrektor. I teraz jest tak, że to nie jest tak, że ci ludzie chcą, my jako pacjenci, że chcemy przejść gdziekolwiek indziej. Jeżeli pani dyrektor, no pani doktor nam powie, zapewniamy wam opiekę, na dzień dzisiejszy będzie to wyglądało tak, tak, tak i tak. Ale to dyrektorka jest od tego, nie, pani dyrektorka. Ale pani, ale tu nie padło takie słowa, że pani była odpowiedzialna. Ja dostałam propozycję, nie podjęłam jeszcze decyzji, bo też się zastanawiam, bo tu rozmawiam w ogóle jakaś sytuacja, bo ogólnie w życiu kieruję się zasadą, że nie robię rzeczy bez sensu, więc po prostu jeżeli jest, że się odłączamy, to się odłączamy. Jeżeli próbujemy, tak jak rozmawiałam z panem Kozakiem, to od momentu, kiedy zaczęła być taka sytuacja, codziennie w Klementowicach jest lekarz. Tylko że ja rozmawiam wczoraj z pacjentką, która mi mówi, no jak nie ma, jest lekarz codziennie w Klementowicach. Powiedziałam, że od tamtego tygodnia, to ja rozmawiam, przepraszam, wczoraj z pacjentką i ona mówi do mnie z Klementowic, że w poniedziałek przecież nie było lekarza. Ja mówię, ale jak nie było lekarza? Ona dzwoniła i nie było lekarza w Klementowicach, bo tam z kim pani rozmawiała i o której godzinie pani dzwoniła? I tu nie ma odpowiedzi. Pytam, o której pani dzwoniła, z kim pani rozmawiała? Ja byłam w Klementowicach osobiście. I nagle się okazuje, że ta pani nie dzwoniła. Po prostu ja rozumiem, że ludzie wiedzą, że nie było tego lekarza i to jest po prostu tak przyszło. Tylko faktycznie dobra, to jest krótka sytuacja. Dlatego ja prosiłam, żeby podjąć decyzję na przykład za miesiąc i żeby wszyscy ludzie, znaczy wszyscy, żeby większość osób udało się o tym poinformować, żeby to była decyzja taka, że faktycznie jest źle, nie chcecie, odłączamy się i tyle, tak? I wchodzimy i jest, no, no... A czy pani doktor jest w stanie powiedzieć dzisiaj tym ludziom, w jaki sposób funkcjonuje przychodnia? Znaczy, no w tym momencie są tutaj panie, które też rejestrują pacjentów. No w tym momencie, z tego co pytałam panią Anię, pacjenci, którzy chcą się zgłaszać, są na bieżąco i recepty są na bieżąco. Ja mam pani... No nie wiem, no. A recepty? Bo? Nie chodzi tylko o recepty, ale chodzi o to, że ktoś chce zrobić cywilny. Ja też 2 lata, tak jak poprzednia mówczyni, chorowałam bardzo, byłam zatruta gazem, szykowałam się do operacji, żadnego skierowania nie dostałam. Żadne badania, ja wszystko robiłam za swoje pieniądze. No bo niestety... Lekarz powiedział, że absolutnie, a co pani sobie domyśli? Więc nie mam zaufania i właśnie... Ale wie pan, to... też nie wiemy, kto będzie, prawda? Kto przyjdzie teraz tutaj? Ale to będzie to sama dyrektor, nie? Zrobić badania, dlatego że leżałam w szpitalu dosyć długo. Ten organizm mój już nie jest taki mocny. No ale nie wiem, czy mam dzwonić, czy mam iść, czy prosić. No trzeba zadzwonić, trzeba przyjść. Trzeba dzwonić i trzeba przyjść. Mąż ma cukrzycę i też nie wiem. I trzeba zadzwonić i przyjść. W puławach, ale przyniosłam go, jak tamten lekarz był. No teraz jest pani doktor. Ale jesteśmy my i trzeba zadzwonić, trzeba przyjść na pani, a nie pani powie, jaka sytuacja jest teraz. Że wszystko to się zaczyna zmieniać, no to ja też nie będę ani się przynosić, ani męża, tylko będę. Ale jeżeli sytuacja nie będzie taka, że my możemy zadbać o swoje zdrowie, zbadać się, bo ja nie chcę nie wiadomo czego, ja chcę wyniki mieć. Badanie krwi, moczu. I to mnie już uspokoi. Więc ani nie wyjeżdżałam nigdzie na jakieś do senatorium, po prostu składkę też daję i chcę skorzystać. Bo moje życie zawaliło się, jak się zatrułam gazem.
To się zgadza, tylko wie pan co, bo tutaj poruszamy dużo problemów, tak? Naprawdę, to jest dużo problemów, które trzeba by było poruszyć. Tylko nie wiem, czy to jest po prostu w tym momencie, mamy na to czas, bo rozmawiamy o, jak to się mówi, przyszłości ośrodka. Niestety problem jest następujący. Jeżeli chodzi o badania do zabiegów operacyjnych, to niestety takie badania leżą po stronie szpitala. Do zabiegów operacyjnych nie wykonujemy badań jako lekarze rodziny, to jest w umowie. Kontrolne badania, tak, ale do zabiegów operacyjnych nawet nie. Szpital by nie traktował poważnie, tylko ale by sam zrobił drugie. Ja mówię o badaniach do zabiegów. Czy jest zakaz wydawania takich skierowań na badania przez panią Żurkowską, czy nie? Ale jaki zakaz? O które badania? No jeżeli ktoś się zgłasza na modlitwę, żeby sobie cokolwiek zrobić, czy jest zakaz? Nie ma żadnego zakazu. Nie ma. To dlaczego lekarze nie wydają? Ale zaraz, chwilę, bo tutaj, ale poczekajcie, bo to nie może być tak, że pacjent przychodzi do lekarza i ja sobie życzę to, to, to i tamto. Bo trochę mylimy pojęcia. Bo przychodzi się do lekarza i mówi się, z czym się przychodzi. I lekarz ale jak decyduje. Masz przez telefon lekarza, to jak sobie to ale wybrać? Lekarz decyduje, czy jest potrzebne takie, czy inne badanie. Nie można też wymagać od lekarza nie wiadomo czego. Poza tym są przepisy, to co pani doktor tłumaczy, że są badania, na które wręcz lekarz rodzinny nie może dać skierowania. Także to nie chodzi o to, żebyśmy my przychodzimy od razu z listą życzeń. To nie o to chodzi. Tak naprawdę problem polega na tym, że pacjenci po prostu zostali zostawieni sami, naprawdę. Wie pani co, tworzyła się taka atmosfera, jak pani słyszy, ci ludzie nie mają zaufania, bo tak, przyzwyczaili się, że jak zadzwonią, to i tak lekarza nie będzie. Sama pani doktor tego doświadczyła. Że są przekonani, że lekarza nie ma. Druga sprawa, niektórzy byli tak potraktowani, że jest część osób, która chodzi prywatnie, dlatego że się boją. Po prostu się boją. Bo pacjenci też są różni, prawda? Oczywiście, że pani Alicjo, ale macie panią doktor Judytę i tutaj pani doktor Joanna chce teraz z wami współpracować, prawda? Ale pani doktor Judyta też jest. To tak jest, ale czy na przykład, jakbym tak zapytał, przepraszam, czy ktoś ze strony pani doktor, która teraz jest obecna, miał jakieś przykre sytuacje? Nie. A z panią doktor Joanną? Ktoś miał do czynienia to znaczy, już? Pani doktor Judyta mnie nie przyjęła, zostałam w wykurszowej. Ja? Nie, Judyta. Nie. Judyta. I powiedziała, że nie przyjmie. Do Kurowa. Do Kurowa ja nie miałam czym pojechać. Ja z Wąkulszową pracowałam jako sprzątaczka. A ja bym pani doktor powiedziała, bardzo mnie przyjęła, dała na wszystkie badania, nawet więcej jak chciałem. Dziękuję bardzo. Ja wiem, że państwo w tym momencie jesteście gdzieś tam poranieni po tej sytuacji, ale my mamy teraz dwie doktorki, które są... Panie wójcie. Proszę państwa, byliśmy na sesji pewnej, ile lat temu, panie wójcie? Dwa lata minęło prawie, prawda? Co się zmieniło w tym zakresie? Co zostało zrobione przez panią dyrektor, by poprawić naszą sytuację tutaj i ośrodka zdrowia? Bo to, czy ja będę mówił teraz, czy mi dał skierowanie, czy nie, to było już mowa. Już było wyjaśnione, to indywidualnie. My mówimy o przyszłości ośrodka. I teraz tak, skoro, i dziwię się, że nie ma pani dyrektor. Wie się trochę, bo powinna tutaj być w tym gronie, niestety, i trochę słuchać też, co się przypomina. Ale jest co? Osobą decyzyjną, jest, prawda? Przez te dwa lata, ja twierdzę, nic pani dyrektor w tym zakresie nie zrobiła. I teraz pod ścianą dopiero stanęła, jak szanowni radni zaczęli tam gdzieś szukać. Ja jestem tego zdania. Mamy mieć gwarancję. Dlaczego miesiąc, pani doktor? Co to znaczy szansę na miesiąc? Czego nie rozumiem? Nie. Jakie szanse? My mamy mieć opiekę, to co padało, prawda? To się nie miesiąc. Przez miesiąc to my możemy się raz podrapać, wziąć zestaw leków i za miesiąc nie ma. Ja jestem przeciwny likwidacji, przenoszenia. To jest łatwo zlikwidować, według mnie. Łatwo jest zlikwidować, zamknąć, oddać komuś. To jest najłatwiej. Ale później wrócić do tego to nie będzie łatwo. I teraz tak, musimy mieć gwarancję tej opieki, panie wójcie. Bo pan, pytam, pana zapytam otwarcie tu, co pan zrobił w tym kierunku z panią dyrektor, żeby było lepiej? Od tego czasu, co padały słowa ostre przecież, prawda? My żeśmy tego nie odczuli. No niestety. A chcielibyśmy mieć teraz gwarancję ze strony Urzędu Gminy, po sobie tu gwaranta pana wójta i dyrektora, ale na miesiąc to żadna gwarancja. Nie ma szans
miesiąc. Miesiąc to może mi dać pan szansę, no tam popraw się w zachowaniu. Ale nie w służbie zdrowia. Na krótką metę to nic nie da. Jeżeli pani doktor się decyduje, jaką gwarancję teraz proszę powiedzieć? Gwarancję mamy, że tylko miesiąc i pani się zdecyduje, czy będę pracować, czy nie. Tak dobrze zrozumiałem, czy źle? Nie, właśnie pan źle zrozumiał. Ja pracuję cały czas, jestem pracownikiem. Ja rozumiem, ale tu. Tu pani mówi, że objęłaby pani. No ja od miesiąca przyjeżdżam w każdy poniedziałek, dzisiaj też byłam w środę. Zgoda, ale gwarancję, że będzie pani dalej pracować nie dzień, nie dwa, tylko 4 czy 5 dni. Mamy taką gwarancję? To znaczy, wie pan, sytuacja jest taka, że my będziemy tu pracować, ale to nie jest tak, że ja będę cały czas z wami tutaj, codziennie, bo no ja mam pacjentów w Kurowie, tak? Ja też nie jestem w stanie moich pacjentów z Kurowa zostawić, tak? Nie będzie miała pani wpływu na to, żeby była pełna obsada, tak? Będę miała wpływ, natomiast jeszcze na przykład jest pani doktor Judyta Podgórska, która pracuje tutaj i to też nie chcemy, żeby pani doktor, no ona jest tutaj, tak? No nie będziemy się pozbywać lekarza. No oczywiście, że nie. Nie mówię o pozbywaniu się lekarza, tylko gwarancji, że będziemy mieli tą opiekę na pewno ciągłą, a nie miesiąc, a później po miesiącu, oho, żeście zagłosowali, prawda, a my żeśmy pojechali, załatwili. Nie. A my tu nie mamy lekarza, my nie mamy kogo tu skierować, tu nie mamy, o to chodzi. Na razie dobrze, tak odpowiadając. Znaczy wie pan, przepraszam, jeszcze ja powiem, jeżeli ja też dostanę gwarancję, że nie zabraknie nam benzyny i że ona nie będzie kosztowała 15 zł za litr i że będzie spokój, to też możemy dawać różne gwarancje, bo my też nie wiemy, co będzie jutro. Nie, bo naprawdę, no bo pan chce gwarancję, ja chcę panu zagwarantować, ale to, czy sytuacja się nie zmieni i ktoś z nas nie będzie powołany na przykład do szpitala, który jest tworzony w Zamościu, to ja tego też nie wiem. Ja też bym chciała, żeby sytuacja była bardziej stabilna. Ja to rozumiem, no tak, że mogą wezwać w każdej chwili. Dlatego wie pan, no ja bym chciała panu zagwarantować, ale sytuacja jest taka, że jest i pandemia, która się nie skończyła. Przeszliśmy w ogóle, bo naprawdę 2 lata były bardzo ciężkie dla wszystkich. No niestety, bo nas też postawili pandemia, teraz jest wojna i co chwilę coś się dzieje. Ale my nie wybiegajmy w tym kierunku, co mogą z nami zrobić zgodnie z prawem, że wysłać do szpitala na dyżur tam, to zostawmy na bok. Skupmy się na tym, żeby tak, Urząd Gminy, któremu podlega ZOS, prawda, tu zagwarantuje nam to. Nam zagwarantuje. Tak się skupmy. Jak może panu dać wójt czy radny gwarancję, że jeżeli lekarze złoży wypowiedzenie, będzie miał pan opiekę? No jak może panu dać gwarancję ktokolwiek z urzędu czy radny, że ja zmuszę panią doktor, żeby u nas pracował, jak nie ma takiej możliwości? Pani dyrektor Żurkowska, jak najbardziej były problemy z lekarzem, prawda? I przecież była na komisji i na drugiej komisji również. To tak naprawdę ta inicjatywa jakby zapewnienia ciągłości lekarza wyszła od lekarzy, bo to oni dają gwarancję, że chcą tu pracować. Ja nie zmuszę pani doktor, ani doktor, pani doktor Judyty, czy innego lekarza, żeby przyszedł pracować do SPZOZ-u w Kurowie, bo nie mam takiej mocy. My możemy lekarza poszukiwać, oferować, pani dyrektor może oferować stawki godzinowe lepsze niż w innych ośrodkach zdrowia, ale lekarz to jest osoba, która jest wolna, może zawsze złożyć wypowiedzenie. Dlatego też jedyną gwarancją, którą przynajmniej ja widzę dla państwa, to jest to, że się spotkaliście z panią doktor, która chce się podjąć kierowania filią w Klementowicach, czyli przejęcia całej odpowiedzialności za to, żebyście byli państwo zadowoleni i prowadzenia jej w sposób taki, żeby ten lekarz przez 5 dni był. Panie wójcie, wszystko się zgadza. Pan tu mówi, że pan nie zagwarantuje, że nie zmusi. Nikt tu nie mówi. Ja nie mówiłem, że pan ma zmusić. Ale pan ma komórki, które panu podlegają. I teraz mam pytanie. Ale jakie komórki? Ilu lekarzy pracuje w Końskowoli? Od której godziny do której? Ale to wójt o tym nie wie. Jak to wójt nie wie? Kurowie. Ale nie w Kurowie. Kurowie, przepraszam. Znaczy chodzi panu... Tak, od której do której? W Kurowie lekarze pracują. Lekarze pracują od... na całym etacie 7 godzin. 40. Ja cię nie pytam o etaty, tylko od której jest przychodnia czynna i przyjmuje od godziny, zgodnie z umową od godziny 8 do godziny 18. Tak. W czym problem? Problem w organizacji, proszę pana. Problem w organizacji, pani dyrektor. Jeśli coś się szwankuje, to przecież pan ma święty obowiązek. No, szanowna pani dyrektor, że tu trzeba coś poprawić.
tu trzeba ludziom tym pomóc. Tu musimy pewne rzeczy zabezpieczyć. Ale też tak było. Kiedy? No, przez 2 lata co było? No przecież radni spotykali się z panią dyrektor, również ją upominali, żeby poprawić funkcjonowanie. Zgodnie słowa pana Góreckiego, ja bym chciał zapytać, czy pani dyrektor w Kurowie nie może wyznaczyć dyżurów? Tak, żeby przykładowo, nie wiem, każdego dnia był inny nawet ten lekarz planetowy, tak? To jest jedna rzecz. W racji, tak jak pani powiedziała i pani Pieda, no ale też trzeba dojść do jakiegoś porozumienia, żeby to nie były słowa puszczane na wiatr dzisiaj, na zasadzie nie odchudźcie z Kurowa, a za chwilę będzie powtórka z tego, co było wcześniej. Jeżeli chodzi o umawianie się na wizyty w Kurowie, to też chciałem zapytać, czy te telefony działają. Działają. Naprawdę jest ciężko się dzwonić. Tak? Kolejka. Na pewno łatwiej niż do internetu. Tak, no nie wiem. Do Kurowa naprawdę jest ciężko się dzwonić. Szybciej jest pojechać osobiście. Znaczy na stronie gminy są telefony komórkowe. Chciałem zrealizować, że jest problem. Ale my wiemy, bo jest taka, gorzej jest rano się dodzwonić, dlatego że jest centralka, która wyznacza kolejkę, tak? Że pan ma informację, który jest pan w kolejce. Natomiast sytuacja jest taka, że faktycznie no, może się wydłużać ten okres oczekiwania na połączenie. Dlatego, że dzwonią też osoby, no, że na przykład pielęgniarka zbiera informacje, jaki jest zakres, prawda, na przykład leków, które chce. I czasami to jest, nie wiem, kilka pozycji, kilkanaście i to też troszkę trwa, tak? Więc faktycznie czasami, jeżeli to jest jakaś planowana wizyta, to lepiej dzwonić nie z samego rana. Na pewno ten okres jest. Natomiast jak coś się dzieje, no to mamy dostępne telefony komórkowe. No tutaj niestety, no wiem, że rano wydłużać ten, ewentualnie, no wtedy osobiście podjechać do nas. Panie wójcie, czy pani dyrektor nie mogła pytać dyżurów wyznaczyć? Tym bardziej, że wspomniał pan, że jest już lekarz w Kurowie, tak? Ja wiem, że nikogo się nie da zmusić, no ale podejrzewam, jeżeli lekarz składał jakąś tam przysięgę, tak? To raczej powinien być chętny do tego, żeby jednak dbać o zdrowie mieszkańców gminy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to pytanie, to każdy lekarz ma podpisany umowę albo kontrakt z tym SPZOZ-em i miejsce, gdzie wykonuje swoją pracę. I lekarze, ci co przychodzili do Kurowa, zazwyczaj podpisywali umowę, że będą wykonywać, świadczyć pracę w Kurowie, w SPZOZ-ie i oni, żeby im zmienić zgodnie z kodeksem pracy, można oddelegować na pół roku do innego miejsca, muszą wyrazić zgodę i takie rozmowy były w tamtym okresie prowadzone w taki sposób, że każdy chciał być równo traktowany, nie każdy lekarz na to wyrażał zgody, więc pewien impas w tej kwestii był. Sytuacja się zmieniła w momencie, kiedy państwo, pan radny, rada postawiła sprawę już, tak jak mówicie, na ostrzu noża. Były prowadzone rozmowy w ośrodku zdrowia i lekarze stwierdzili, że nie chcieliby, żeby ta filia jednak została oddana i inicjatywa również pani doktor, żeby tą filią się osobiście zająć. To jest dla mnie jedyna gwarancja lekarza, który może świadczyć. Ja, szanowni państwo, to nie jest tak jak w administracji czy w szkole, że jak mi odchodzi jeden pracownik z urzędu czy ze szkoły, ja nie znajdę drugiego, bo tych pracowników jest dużo, a lekarzy jest mało i tu jest problem techniczny, bo z punktu widzenia jakby kontroli, to ogłoszenia, rozmowy były prowadzone również z tymi lekarzami, którzy już pracowali, emerytami. W tym wszystkim problem też się pojawił w ciągu 2 lat pandemii, bo lekarze, którzy pracowali w pogotowiu czy w szpitalach, mieli zakaz pracowania w 2 czy w 3 miejscach ze względu na sytuację covidową. Więc też był problem, jeżeli chodzi o znalezienie lekarza w okresie 2 lat. Dopiero postawienie sprawy na ostrzu jakby noża spowodowało również jakby wrzenie wewnątrz SPZOZ-u i stąd propozycje jakby pani doktor Joanny i z panią doktor Judytą, żeby przez te dni państwu zapewniać pomoc tą lekarską. Więc taka jest propozycja.
ta propozycja, no, po tych latach, gdzie byliście Państwo, no, no tak jak to osobiste wręcz historie, w jakiś sposób poranieni, no ja wiem, że ciężko jest zaufać na tej zasadzie, ale też nie chcielibyśmy, żeby ta filia tak prosto odeszło. No to przecież te rozmowy również były prowadzone, to przecież pan Wojtek, to nie jest tak, że on jest przeciwko, żebyśmy się kłócili, tylko razem współpracowaliśmy, żeby jakiś ten problem rozwiązywać. To nie jest taka sytuacja. Desperacji po prostu, że z tego radnego, no tak to nazwijmy po prostu. Nie wiedział, to zaczął szukać, bo ale ja, ale dobrze, ale nie jest to sytuacja, punktu, że miejscowość się chce przenosić do innego tego. Ale to go nikt... Ja wiem, nie, ale to nazwijmy to po imieniu, to nie jest no i działanie. Dało, tak, ale teraz tego, pytanie tylko, czego państwo, czego państwo oczekują, właśnie jeżeli jest deklaracja... Trudno jest to budować zaufanie, bardzo trudno, tym bardziej, że nikt słowa przepraszam nie usłyszał, jeśli chodzi o tych pacjentów. Nikt tego nie usłyszał. No. A kto ma kogo przepraszać? Na sesji pani dyrektor nie przeprosiła tych pacjentów, którzy tutaj... Pani doktor, nie, ale pani Alicjo, ja przepraszałem pacjentów. Pan pewnie nie przepraszam, ale chodzi o to, że po prostu to zaufanie zostało nadszarpnięte. Mamy dwa lata pandemii, gdzie ci ludzie nie byli badani, pani doktor pewnie widzi. Ogromne braki, prawda? Że tutaj jest po prostu bardzo dużo pracy. Takie są moje spostrzeżenia, że jest bardzo dużo pracy. I teraz tak, ci ludzie naprawdę, żeby odbudować to zaufanie, my nie jesteśmy tutaj po to, żeby się jakoś wspierać, kłócić. To nie o to chodzi, zupełnie nie o to. I też wydaje mi się, że część osób wcale nie chce przejść do żadnej końskowoli. To nie o to chodzi. Ci pacjenci tylko proszą o odpowiednią opiekę. Tylko o to proszą, bo pani doktor to wygląda od tygodnia niemalże wzorcowo. Tak jak powinno być, prawda? Że jest przychodnia, która jest czynna 5 razy w tygodniu. Ale niech pani zobaczy, ile to trwało, gdzie był lekarz raz w tygodniu, no, albo nie był. Nie będzie dalej. Więc oni mają prawo być. Ale ja nie mówię, że nie mają, mają prawo, tylko moja prośba tutaj jest taka, żeby podjąć faktycznie świadomą decyzję, bo jeżeli państwo straciliście zaufanie do nas i nakreślić pani, a zaufania nie da się odbudować, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. To w ogóle trzeba przegłosować i iść tą stronę, jeżeli chcecie być pod opieką kogoś innego. Tylko mi chodziło o to, żeby naprawdę zastanowić się, jaką mamy szansę, żeby faktycznie funkcjonować, żebyście byli państwo pod naszą opieką, tak jak jest tak jak teraz ruszyliśmy z tą, że jest lekarz codziennie tutaj, jest, na bieżąco są pisane recepty i można się spotkać właśnie za miesiąc czy za jakiś czas i podejmujemy decyzję, czy jesteśmy w stanie być ze sobą, czy jednak państwo macie na tyle, no rozumiem, czy swoje złe odczucia, czy jakieś emocje są nie takie i no trzeba się rozdzielić, tak? Chodziło tylko o to, żeby nie podejmować tych decyzji pochopnie, tylko zastanowić się, gdzie jest... Ja prosiłam pana tutaj Kozaka, żeby był ze mną w kontakcie, żeby mi na bieżąco, wymieniliśmy się telefonami, mam mój telefon, żeby mi na bieżąco mówił, jakie są problemy, bo ja też jestem w nowej sytuacji i ja też, no jeżeli nie będę rozmawiała z ludźmi, jeżeli nie będę miała tutaj kontaktu z osobami, to też nie będę wiedziała, co trzeba zrobić do końca, bo będę widziała z mojej strony, ale na przykład nie będę wiedziała z innej. I tutaj moja była prośba właśnie do pana Kozaka, żeby mi mówił na bieżąco, żeby mi pomógł w jakiś sposób. Prosiłam go, żeby mi po prostu pomógł, żebyśmy jakoś to razem zorganizowali. Przepraszam, taka była moja prośba. Mam jedno pytanie. Czy jest pani osobą decyzyjną w Ośrodku Zdrowia w Kurowie, żeby podejmować jakiekolwiek decyzje personalne chociażby? Na tą chwilę nie. Dostałam propozycję, tak tylko to też nie jest takie no do końca. Ja też się zastanawiam, bo tutaj też potrzebowałam wsparcia osób. I mam możliwość, no może pan tutaj powie. Znaczy, rozmawialiśmy w ten sposób, żeby zrobić ukłon w stronę państwa, powołać jako osobę decyzyjną zastępcę dyrektora panią Joannę i ona by odpowiadała za filię w Klementowicach jako dyrektor, czyli tak jakby kierownik filii. Nie była w stałym kontakcie z, tak jak sama zaproponowała, już padło z ust pani Joanny, w kontakcie z państwem, no i na bieżąco rozwiązywała państwa problemy. Taka propozycja. I jest osoba, która chce się tego podjąć, bo ja na co dzień tego nie nadzoruję, w sensie, że nie pilnuję. To jest pani Ania, pani Beata, pani doktor i sami wiecie, no i radni, którzy was reprezentują, mogliby wspólnie z panią Joanną
próbować, chcielibyśmy odbudować Państwa zaufanie na bazie pani doktor Judyty, pani doktor Joanny i ewentualnie będziemy cały czas szukać kolejnych lekarzy, bo takie rozmowy są prowadzone, to tak mogę powiedzieć, cały czas z lekarzami, nawet tymi, którzy tutaj już pracowali w Klemensowicach. Pani są też mogę? Proszę bardzo, proszę. Chciałbym się spytać jeszcze pani doktor i pana wójta, na co się zmieniło w tym momencie, oddaję na to od tygodnia, tu słyszę od tygodnia czasu, że od tygodnia czasu się zmieniło i zaczęło grać, że jest personel, że jest obsługa, że jest pełna obstawa całego tygodnia. Co się zmieniło? Czy przybyło personelu w ośrodku zdrowia w gminie w Kurowie, czy co wpłynęło na to, że teraz się da, a kiedyś się nie dało? Może pani powiedzieć? Znaczy pracujemy na 120%. Nie rozumiem, ale co się zmieniło? Czyli co, wtedy była praca na 80%, teraz jest na 120%, czyli ponad wymiar. Wiecie Państwo, to też jest taka sytuacja, podzielenie się władzą, zdobycie nowego doświadczenia, to są też pewne trampoliny dla pani doktor, czy w przyszłości, czy nawet w innym miejscu. To rozwój zawodowy plus ewentualnie objęcie funkcji i dodatkowe. Nie chcę mówić teraz za panią dyrektor, ale środki finansowe, że osoba, która się podejmuje tego, świadczy usługi na takim poziomie, który byśmy oczekiwali i jest odpowiedzialna, tak? Bo to pytanie padło o panią dyrektor. Pani dyrektor, to zabranie było też przez panią sołtys, przez pana radnego organizowane, w konsultacji, to już nie będę ukrywał, żeby nie zrobić sytuacji takiej, żeby od razu wejść w jakąś sytuację zaognioną, na to zebranie nie została pani dyrektor zaproszona. Ja rozumiem, że źle, ale to mogłoby się w tym momencie... Teraz się obraziła. Słucham? Nie była zaproszona wtedy i teraz się obraziła. Ale ja nie myślę, obraziłem. Że wiecie Państwo, spotkania z panią dyrektor, no mnie jest zawsze łatwiej mówić, bo ja nie jestem tu w tej przychodni. To one zawsze niczego konstruktywnego nie przynosiły. Pani dyrektor jest bardzo trudna, ustawiona jest do Klementowic kantem, żeby to tak określić. I to jest nie do zmiany praktycznie, żeby jej stanowisko zmienić. To jest to straszne. No ale straszne, ale prawdziwe, no tak jest. No na każdym zebraniu, czy nawet po tej dyskusji, jak była dyskusja o panu doktorze, to ona... No tak między słowami troszkę jego stronę tam zawsze jakoś to tam starała się go tam tłumaczyć, łagodzić. Więc to nic by nie dało, bo niczego by nie zmieniło, każdy by swoje żale do niej powiedział, a ona i tak tyle, żeby ją utwierdził panią dyrektor w tym stanowisku, które ma, że my jesteśmy dalej roszczeniowi, jesteśmy jacyś tam, ona miała na temat Klementowic dużo epitetów. A ja bym chcę odpowiedzieć Piotrowi, ja myślę, że tu nie o to chodzi Piotr, żeby głosować, czy my jesteśmy za, czy przeciw, tylko chodzi o to, żeby wesprzeć w jakiś sposób, no nie wiem, ewentualnie Wojtka, no bo jeżeli on się podejmuje takiej misji, to jest trudna misja. To nie Wojtka, to stronę pójść teraz. No to widzisz. No ale bo to są nie, trudne decyzje. Żeby on wiedział, bo potem przyjdzie jeden i drugi mu kołki, będzie ciosał. No to jest proste. A jeszcze aby jedno słowo, a w kwestii informacji, pani doktor, to znaczy, no to jest wieś. No ja tam w jakimś Facebooku coś tam i do mnie sygnały dochodziły, że to się rozeszło, no bo to na takiej zasadzie, że poczcie pantoflowej, bo to już od jakiegoś czasu Wojtek mi opowiedział o tych planach i to puściliśmy celowo, żeby ludzie już tam się... Mogliśmy robić zebranie, ale ze względu na COVID nie można było. No tak, to było, tośmy o tym dyskutowali. Proszę Wojtek, co chcesz? A chodzi mi o to, że, no bo czego nie ma pani dyrektor, no to w sumie, nie wiem, no ja zapraszam niby, ale nie, nawet nie pomyślałem, po co miałaby być kłótnia. Jeżeli no to tylko byłaby, podjęła, to nic nie by. No trzeba teraz trzymać za słowo pana wójta, jeżeli się zgodzi na to pani doktor, że nam spróbuje pomóc i będzie to piastowała stanowisko jako niby kierownika. To państwo, to zadecyduje rada. No bo tak. Na razie to pani doktor jest taka nie wiadomo. Znaczy, jeżeli, tak, ale to państwo radni podejmiecie decyzję o zmianie statutu. To też uchwała. Jeżeli chodzi o zmianę statutu, jeżeli chodzi o powołanie zastępcy dyrektora, kierownika do spraw filii, to decyduje rada. No myślę, że rada po tym... Dlatego spotykamy się przed radą. To nie jest to. No bo ja, ale widział pan, że radni wszyscy są za panem, bo chcą, żebyście byli jako mieszkańcy zadowoleni, prawda? Czyż, nie chodzi tylko o zadowolenie,
pytanie, panie Wójcie, bo to będzie o zdrowie mózgu. No dobrze, ale no to załóżmy domyślnie, jedno przekłada się na drugie. Chodzi o sytuację, jakby ta czara goryczy już się przelała, żaden radny nie był jakby ku temu pomysłowi przeciwny, żeby było jasne, prawda? Nie było takiej sytuacji. Ale raczej poprze, jeżeli będziemy chcieli. Nie odpowiedział na pytanie tego pana. Co się takiego stało, że teraz można? No odpowiedziałem. Nie odpowiedziałem. To decyzja. To nie jest do końca ale moja decyzja. Kto decyzję podejmował? No, pani dyrektor. Pani dyrektor Żurkowska. Przez 2 lata czekała i teraz podjęła decyzję. No bo słuchaj, pani dyrektor uważała, że ludzie w Klementowicach są roszczeniowi, kłótliwi i nikt nas nie zechce. I ona chyba taka miała, bo jeszcze mówiła, że żaden lekarz tu nie chce przyjść. I zdrowie, a jak zobaczyła, że jednak się nami ktoś zaczął interesować, no to chyba jej troszkę było i wstyd i nie na rękę, żeby oddać tak bez żadnej walki Klementowic pod Końską Wolę, nie? Ale ona sama by nie przyszła tutaj leczyć bez jej walki. To też była decyzja lekarzy, którzy... Że się zgodziły, tak, nie? Tak, jest już od no zdrowia, ja bez pani doktor i mówię, że jeżeli to jest nowa sytuacja i pani doktor się podejmie, że poprowadzi, to ja uważam, że dajmy szansę i zobaczymy. Ja będę rozmawiał z mieszkańcami, jak jakieś tam będą ewentualnie 3 problemy czy coś, tak się jak umówiliśmy, ja do pani będę dzwonił i wtedy będziemy rozmawiać, nie? Jeżeli ta opieka, jak pani tu mówi z apteki, że akurat teraz się poprawiła i w miarę, no, większość pacjentów chyba nawet nie wie, że takie są warunki. Wszyscy chyba widzą, że jest lepiej. No ale dużo ludzi nawet nie wie, że coś takiego jest, nie? Może teraz się dopiero dowiedzą, że lekarze przyjmują 4 dni czy 5 dni czy godzin. Dobrze, ale od tygodnia, przepraszam, dlatego, że właśnie było spotkanie w gminie, gdzie pani doktor, nasza dyrektor Żółkowska właśnie odpowiedziała, że będzie lekarz tutaj. 4-5 dni w tygodniu. Czyli co, rozumiem, że jeżeli nie zmieniły się kadry personalnie w ośrodku zdrowia w Kurowie, czyli nie przybyło lekarzy, czyli do tej pory był jakiś błąd po prostu popełniany przez administrację. Nie był błąd, tylko po prostu próbujemy pracować jeszcze więcej. Żeby na 120%? To... Nie ma czegoś takiego jak praca na 120%, ponieważ człowiek się wyczerpuje i po prostu no, nie ma możliwości nie pracować dłuższy czas. Ale nie będziemy tam roztrząsać czy stoczyć. Ale państwo też nie wiedzą, na jakiej umowie pracuje pani doktor Joanna, czy to jest jedna, druga etatu. Czy no jest cały etat? Nie wiecie, jakie są okoliczności i jej decyzji, czy będzie ten etat zwiększony, czy nie będzie zwiększony. O tym wiemy my. Pani doktor może się tego podjąć, chce się tego podjąć, tak pani doktor? Spróbować. I to nie znaczy, że 120%, to znaczy, że już będzie miała ponad etat będzie pracowała. Tylko nie wiecie państwo, no jaki mają, jaką umowę ma skonstruowaną. No więc czekamy, żeby się dowiedzieć. Więc tutaj jest taka sytuacja, że pani doktor podejmuje się pracy. A jak ma skonstruowaną umowę i na jakich zasadach pracuje, no to już jest jakby... Jej sprawa, no. Tak, to już jej... Bo państwo nie wiedzieli, jak na jakim tak. etacie pracuje. Chcielibyśmy wiedzieć, czy nasz doktor nie pracuje ponad siły. Nie przesadzajmy, bo nie ma to proszę pani. Nam po prostu chodzi o opiekę, naprawdę. Nam nie chodzi o to, żeby przychodzić do Państwa woli, tylko żebyśmy my byli zaopiekowani naprawdę, tak, żebyśmy my wiedzieli, że chorzy, którzy leżą w domu, będą mieli zapewnioną wizytę lekarską. Mówię, takie badania, które ja nie mówię o jakichś badaniach naprawdę takich specjalistycznych, tylko o podstawowych, że my ją otrzymamy. Będziemy możliwość tak tego porozmawiania, czy wypełnienia jakiegoś skierowania, tak, czy do sanatorium, czy do lekarza specjalisty, jeżeli będzie to uzasadnione. Bo my to wszystko robimy. Ja mówię o sobie, to ja mogę powiedzieć, że ja to robię, tak? Ale pani doktor, tak, ja wiem, że no robicie, ale my do tej pory, mówię, nie otrzymamy. Dlatego pani doktor... Ja nie mogę odpowiadać za kogoś, kto tu pracował, ale możemy rozmawiać o tym, co jest teraz, czy ja mówię, zarzuty do mnie przyjmuje. Jeżeli by coś się działo pod kątem pani doktor Podgórskiej, to też chcę, żebyśmy to wyjaśniali. I tak jak do tej pory, od tamtego tygodnia, jak wyniknęła ta sytuacja, bo mojej rozmowie tutaj z panem Wojtkiem, tak samo chcemy to po prostu poprawiać tak jak się da. A jeżeli no obie strony stwierdzą, że się nie da, no to wtedy trzeba podejmować takie już decyzje, tak żeby państwu było jak najlepiej, tak? No bo to tak jak mówimy wszyscy, żebyście państwo by byli zadowoleni, żebyście mieli opiekę, a przede wszystkim, żebyście zmieniali na lepsze. No tak, i o to nam chodzi. I ja tylko mówię, że jeżeli macie zmieniać, zmieniajcie na lepsze. I o to nam chodzi. I nie w ciemno. I tylko tyle. A pani doktor ofertę swoją składa. To co możemy lepiej zrobić... było przez 2 lata. Znaczy, ale póki co mamy te same osoby, tak?
nie mamy nowego lekarza, który tu przyjdzie. Na tą chwilę no mamy, możemy... panią doktor mamy. Ale ja byłam też cały czas w Kurowie, ja nie jestem nową osobą, tak? Znaczy poniekąd ale nie jestem, ale nie do końca. Się do Kurowa, czyli dla pani bardzo duży kredyt zaufania, pani doktor. No właśnie, to jest dla mnie też wyzwanie. Żeby przyciągać, może zapytam tak w imieniu mieszkańców, czy przed mieszkańcami Klementowic zobowiązuje się pani być te 4-5 tygodni? Bynajmniej starać się być w tym ośrodku, tak, żeby tego zaufania nie stracić do końca. Bo tak jak pan Wojtek wspomniał, Końska Wola, jeżeli będzie chciała przejąć ośrodek, to przejmie go i za pół roku, tak? Chodzi mieszkańcom o to, że mamy pewność od pani, tak, słowo, że postara się pani jednak być. Nie, no ale żeby pani mogła zacząć działać, moim zdaniem, panie wójcie, no to byśmy musieli jutro na sesji prowadzić taki punkt. No, znaczy my to, no bo to jak się ociągnie do następnej sesji, no to minie ten miesiąc, pani będzie tak w takim zawieszeniu. Ani jestem kierownikiem, ani nie jestem, ani mam się zajmować, ani znaczy, się może nie inaczej. Znaczy, ja tak się będę zajmować. Może inaczej. Ja nie chciałbym państwu obiecywać, że to jutro na sesji się no, zdarzy, ale na przykład za tydzień można zwołać sesję, bo są procedury, jeżeli chodzi o zmianę statutu, ja prawda? Tak mówię, nie, może być taka, że musi to zaopiniować Rada Społeczna SPZOZ-u albo wojewoda, prawda? Ja tego przepisu zmiany statutu w tym momencie państwu nie powiem, jak wygląda procedura. Mogę powiedzieć, że możemy to uczynić niezwłocznie tak, żeby to dopełnić no przez tak, wszelkie formalności. Pan, że, no, jak pan wie, że do pani dyrektor u nas zaufania nie ma. No, ale tak, to ja rozumiem. Pani była już jako naszym kierownikiem, tak jakby przychodzi, no to by to bardziej tak było wiarygodne i ludzie. Bo tak to zawsze jest możliwość, że... To znaczy to byłaby taka zmiana widoczna, swoje tak te pięć nic groszy, żeby coś tam... A tak to już my z panią dyrektor nie mamy nic do czynienia, pani... wszystko kierujemy do pani doktor. Tak jest, no dlatego takie także rozwiązanie. Może, no tak. Ja też nie wiem, na ile będę w stanie wszystko przeforsować, tak, ale no, no po prostu chodzi o to, że to ja tutaj z panem... Obecnie nie chodzi o to, że ja też mogę z mojej strony dyrektor starać się i im więcej będę wiedziała od państwa, tym łatwiej mi będzie. No coś toczyć po prostu... boję z panią dyrektor. Ja nie mówię, że toczyć wcale nie by. Ja mam nadzieję, że będzie tutaj... Ja tutaj widzę dobrą wolę i ja tutaj nie widzę jakichś takich... Przecież to pani dyrektor wyszło, że będziemy tutaj 4-5 dni, tak? No to też jest pani. Nie ode mnie, tylko pani dyrektor Żurkowski właśnie. Pani doktor, ja też mam taką nadzieję, no naprawdę... Roland, jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? Roland, zgłaszałeś się, proszę bardzo. No, właśnie chciałem powiedzieć, tu bardzo dobrze, że pani chce tu usprawnić ten nasz ośrodek. Tylko znak zapytania nadal zostaje, co dyrektorka powie, bo wiemy, jakiej do tej pory stanowisko zajmowała. Zawsze obiecywane było i jakieś problemy. Tu bardzo zacne są takie chęci. Nie byłoby tego problemu rozłączania się, bo to procedury niesamowite. Ale tu też trzeba zadbać o stan zdrowia tych naszych mieszkańców. Drugi problem jest taki, że i Ministerstwo Zdrowia i wszyscy zobowiązują się zabezpieczyć Ukraińcom, nawet tutaj u nas ileś osób w zespole szkół i nie tylko będzie w zespole szkół, ale są rozmieszczone w mieszkaniach u naszych miejscowych no, rolników i w związku z tym też pani dyrektor tu powinna już z programem przyjechać. Tutaj wiemy, że pani chce tu nas uzdrowić i to bardzo zacne jest, ale zacznie się problem. Pani przedstawi, a dyrektorka powie, no nie, no ja tego nie zrobię. Ale nie drzwi się, nie drzwi się, Kańska Wola. No i to jest tak... No ale no trzeba spróbować i tu z programem powinna mimo wszystko, coś z tego, że się tam dyrektorka gniewa, nie gniewa, jej obowiązek jest statutowy, przyjechać czy posłuchać, no nieraz trzeba, jeśli wina, to bić się w piersi i wszystko to po prostu wysłuchać, a może by wtedy zobaczyła, gdzie robi błąd, gdzie niedociągnięcia są i wtedy by po prostu no, wyszło tak, jak pani chce tutaj nam pomóc. Znaczy, ja tego chciałabym wiedzieć, czy teraz tak jak jest od kilku dni zmian, od tego tygodnia, czy po prostu faktycznie pacjenci to zauważają i to idzie w dobrym kierunku, czy nie? Krótko wezłowanie. Od tygodnia jest zmiana na lepsze. Miałem już kontakt z panią doktor w ośrodku zdrowia. Zachwalać zawczasu nie można za dużo, ale czasami trzeba.
bo jest różnica od 180 stopni, oby tak dalej. Oby pani doktor wytrzymała. Zaufanie to trzeba czasami zdobywać też sobie, tak? Ale swoją pracą, to co ja i zresztą kilka osób też już było, których znam, chwaliło i oby tak dalej i popieramy to. Jeszcze co mogę zrobić? No, trzeba po prostu jakoś to rozpowszechnić wśród mieszkańców, bo dużo ludzi w ogóle nie wie, że taka jest sytuacja, a ludzie się nauczyli, że u nas lekarza nie ma i każdy woli sobie gdzieś po prostu, czy prywatnie, czy jakoś. Po co ja będę dzwonił, jak i tak lekarz jest, albo jeden dzień, albo nie. Także to jakoś to trzeba do wiadomości podać i wtedy zobaczymy, jak ludzie zaczną więcej korzystać, więcej będzie pacjentów, no to zobaczymy. Ale lekarze tak, bo problem jest taki, że po prostu nie wszyscy o tym wiedzą. Ja na przykład nie wiedziałam, że lekarze to wiedziały wcześniej. Proszę pani, nie wiedziałam. Wcześniej nie było, tak, lekarza. Nie wiedziałam o tym, że lekarz jest cały tydzień. O zebraniu dowiedziałam się, bo ksiądz Progosz ogłosił. No taka jest. Zajrzałam na Facebooka, dopiero zobaczyłam. Dzwoniłam do radnego, bo w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, jeżeli po co jest to zebranie, tak? Dlaczego mamy się tu spotkać? Jeżeli wynikła taka sytuacja i pani doktor się chce podjąć tego, czego się chce podjąć, ja myślę, że to bo nie jest miesiąc. Nie da się napisać. Poczekajmy 3 miesiące, zobaczmy, co się będzie działo, tak? No. Bo nikt naprawdę, no uważam, tak jak pani Ala mówiła, że jest lekarzą patriotką, chciałabym mieć tutaj lekarza i chyba nikt tak naprawdę nie chce na siłę do wojskowoli przychodzić. Poczekajmy chwilę, zobaczmy, co się będzie działo, tak? Ale ten miesiąc to tak nie mówmy, bo to taka była rozmowa nasza, no prawda? Ja wiem, żebyście nie odczuli, że chcemy odciągnąć w czasie na tej zasadzie. Ale najważniejsza jest informacja, bo naprawdę, tak jak pani doktor mówiła, że pacjenci są zdziwieni tym, że coś się dzieje, bo nie wiedzą, tak? Tak podejrzewam, że większość mieszkańców być może nie wie, tym bardziej starszych, tak? Dlatego nie jest tutaj teraz prawdą, żeby poinformować. I może jeszcze by jedno. A. Nie słychać, Paweł, proszę bardzo tutaj. Dostałem skierowanie od dr Żurkowskiej z dzieckiem na badania. Zrobiliśmy, pojechaliśmy wczoraj badania z dzieckiem. Dzisiaj pojechałem do ośrodka zdrowia do Kurowa zapisać się do kontroli. Dostałem wizytę na 16 marca dopiero, żeby pani doktor mogła zobaczyć wyniki. I to tyle poradę. 16 marca, za tydzień w środę dopiero. A wie pan, dlaczego była taka sytuacja? Dlatego, że po prostu pan się chciał z uprzedzeniem zapisać, tak? Dzień. Wczoraj zrobiłem badania, miałem wyniki. Dzisiaj chciałem, pojechałem, żeby się zapisać, pani doktor. I dostałem na 16 marca. Trzeba pojechać rano, bo z tego, co się orientuję, rano jest możliwość zarejestrowania się na bieżącą wizytę. Właśnie, ja pojechałem rano. Ale nie, zaraz, zaraz, proszę Państwa, słuchajmy jednej rzeczy człowieka. Z dzieckiem chorym, ludzie. Pojechało z bólem brzucha do pani doktor. To musiała być jakaś pomyłka, bo to jest. To ja jestem zdziwiona. Pomyłka, ale człowiek czuje się poszkodowany. Ja rozumiem, tylko że ja, wie pan co, akurat nie potrafię tego wyjaśnić, bo nie wiem, o kogo chodzi w ogóle. No, nie pracuję w rejestracji. No, akurat o tym nie wiem, no, dlatego nie potrafię tego wytłumaczyć. Bo ogólnie to jest na tej zasadzie, że osoby, które są z badaniami, tym bardziej jak jest taka sytuacja, naprawdę jak tylko są badania, ja nawet osobiście przyjmuję tego samego dnia. No ale jaką pan informację od pani doktor, że pan ma dzisiaj przyjść z tymi badaniami? Nie. Ja miałem zrobić badania i pójść się zapisać od razu, jak tylko będę miał badania. Ale pan tak powiedział, że pan się ma zapisać od razu, jak będą badania? Tak. I pani w rejestracji mi powiedziały, że dopiero 16 marca. Może Popówki nie zadawały. Ale pan powiedział, że chodzi o dziecko i że to... Ale pan powiedział, że chodzi o dziecko? Tak. No bo to doktor Żurkowski. No tak, ale doktor Żurkowska przyjmuje też i dorosły, więc może pan po prostu nie dopytały pani, że chodzi o dziecko. Ale pani doktor, nie usprawiedliwajmy. Coś zaniechane. Ale nie wiem, no coś jest nie tak, ale ja nie wiem co. No próbuję dopytać. Dziecko choruje. Pani lepiej wie od nas, u dziecka parę godzin i może być bardzo źle. To się zgadza, ale gdyby było bardzo źle, to myślę, że doktor by skierowała do szpitala wczoraj.
Ale nie przyjęło. A wczoraj było przyjęte? Ja nie wiem. Ja wiem, co naprawdę trudno mi jest odpowiedzieć. Znaczy, przykład jest po prostu. Jest przykład, to jest właśnie. Znaczy, to jest akurat sytuacja, która jest do wyjaśnienia, tak? I gdyby tutaj była taka sytuacja i do mnie dzwoni pan Kozak, no to byśmy to wyjaśniali, tak? Tym bardziej no, kwestia dotarcia jeszcze do pielęgniarki, dlaczego tak się stało, no trudno mi powiedzieć. Tego akurat nie wiem. Nie, no to... Nie, to... Może jeszcze dwa słowa. Pani doktor, my nie chcemy dużo, tylko no, taka rzecz, na przykład rano budzę się, coś mnie tam boli, czy coś. Ja mam świadomość, że ośrodek zdrowia mnie przyjmie. Pójdę do ośrodka zdrowia, jest pan doktor, przyjmie mnie. Nie? A nie dzwonię, pani Aniu, czy dzisiaj będzie pani doktor, czy za dwa dni? I się to przedłuża w tym czasie. Teraz jest naprawdę bardzo dobrze, bo ta pani doktor, kilka razy z nią miałem tam kontakt, prawda? I skierowanie, potrzebne mi jest skierowanie, dam mi skierowanie. Tamten piękny lekarz, ktoś mówił, skierowania to dają tylko niedouczeni lekarze, prawda? A teraz już naprawdę się zmieniło. Jeszcze wrócę do pani. Ja pani nie znam w ogóle, ale jak pani powiedziała o COVID-zie, mój syn, przychodziliśmy ten COVID, prawda? Nie miał ten i pani opiekę miała na nim. I było pięknie. Co drugi dzień pani dzwoniła, naprawdę, takich lekarzy, to jeśli pani się podejmuje tutaj zaprowadzić troszeczkę porządek i ład, to my jesteśmy za. I żeby ja najwięcej dni pani przyjmowała. Taki wniosek. Proszę się, że na mecz. Czyli proszę państwa, podsumowując, jutro na Radzie, panie wójcie. Pan przedstawia problem, tak? I zobaczymy, ja opowiem o sytuacji. Tak, co się da zrobić? Jutro nie, w ogóle nie wprowadzamy tego punktu. Tak, ale to, to wyraźnie wyjaśnimy radnym, dlaczego tak się dzieje. Tak, wyjaśnimy. A państwu możemy obiecać, że w razie czego następne spotkanie. Jest pan Wojtek, jest kontakt do pani doktora. Panie Wójcie, tak jak się umawialiśmy. My furtki te do końca wolne nie całkowicie nie zamykamy. No nie. Tutaj prośba do pana, żeby pan do mnie podszedł z nazwiskiem, dobrze? Bo tutaj nie, ja spróbuję tą sprawę wyjaśnić. To jest pan Paweł. Ja chciałam zapytać, ale w innej zupełnie sprawie, o te dopłaty do podwyżek światła. Jak to jest? Czy to są jakieś, składa się wnioski? Chodzi pani o wniosek osłonowy, tak? Tak. Wnioski osłonowe składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej. W Kurowie jest pani Alicja, może wyjaśnić, jak to się składa. Istotny jest dochód na głowę. Cały czas na bieżąco, od początku wejścia tego programu, takie wnioski są przyjmowane. Nie wiem, czy około 1400 wniosków nie wpłynęło do tej pory w gminie Kurów. A ja mogę też inny temat? No proszę bardzo, tak. Zapraszamy wszystkich na koncert w niedzielę tak, o godzinie 17:00. Światowy sławy jazzman. Artur Tuźnik, także. Ale to nie był żart, że światowy sławy. Nie, A cel. Cel szczytny. Chcemy zebrać jeszcze trochę pieniążków dla rodzin poszkodowanych w pożarze po prostu, nie? No, ponieważ akurat córka Joli chodziła z Arturem do klasy, więc Artur też chciał jakoś tutaj współuczestniczyć, prawda? Także bilety zrobiliśmy cegiełki w bardzo przystępnej cenie po 20 zł, żeby, że tak powiem, nawet jak przyjdą 3-4 osoby, no żeby to było w zasięgu, prawda, możliwości finansowych. I Artur obiecał, że nie będzie to jakaś wysublimowana, strasznie free-jazzowa muzyka, tylko że on też tak lubi, że po prostu pyta się, co ma zagrać, więc tego. Więc będzie trochę fajnej muzyki, cel zbożny i szczytny. No nie, i szczytny cel. Okazja się zebrać, także... To ja też trochę prywatnie. Będziemy mówić ostatnią płytę chłopaka, także serdecznie zapraszamy. O 17:00 już po 3:00, po sumie można się wyrwać. I tak. To ja też trochę prywaty, już mogę teraz ogłosić Piotrze. Fajnie by było, jakby więcej było ludzi z Klementowicza, z Królowa po prostu. No bo tak jak przyjdzie sam Kurów, to...
Jeszcze raz. No właśnie, też trochę prywatny, bo podobny temat, ponieważ koło gospodyń za chwilę będzie palmy, tam stoją, będzie można, za chwilę będą palmy też na taki cel rozprowadzone, to Państwa uwadze polecam, a nie jarmarki okoliczne. Gratulujemy Państwu tej mobilizacji i ducha pomocy. No tutaj Pani Alice jest, dużo nie możemy powiedzieć, ale również w tą pomoc w bardzo skromny sposób się włączyliśmy, żebyście Państwo wiedzieli, bo to ta pomoc to jest tak naprawdę również od Państwa, bo gminy tworzycie również wspólnie z nami. Również to też, żeby też oddać takiej informacji Państwu, grupa producentów Klasa no włącza się w tę pomoc charytatywną również na, za pośrednictwem Pani Sołtys i Straży Pogorzelcą. I teraz również przekazali środki finansowe na pomoc Ukrainie. To też za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej tym gospodarzom, którzy do tej pory na razie nie mają pomocy z budżetu państwa, chcielibyśmy pomagać czy w rachunkach, czy w jakiejś pomocy dla tych osób, które przebywają. Tych środków finansowych już na dzień dzisiejszy mamy prawie 7,5 tysiąca zebranych, więc też przez Ośrodek Pomocy Społecznej jakby zachęcamy, kto tam potrzebuje pomocy, czy w utrzymaniu w prądzie, w gazie, w wodzie, zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej. No i Ośrodek Pomocy Społecznej tym osobom również dużo pomoc materialną, paczek rzeczową przekazuje. Więc też jeżeli uważacie, że gdzieś ktoś jest i tej pomocy potrzebuje, to zachęcamy, żeby się zgłaszać. Ja bym mogę powiedzieć od siebie, że jak ktoś ma jakiegoś sąsiada, któremu na przykład dojechali, a skończyły się, nie wiem, jakieś warzywa czy coś, a drugi sąsiad wiadomo, że ma, też podzielić poproszę. Warto, bo to jak, jakoś jak cieka buduje zwyczajnie. Do zespołu szkół agrobiznesu jeszcze się przypomniało, można w każdym momencie po prostu tak rozmawiać z rektorem Burkowskim. I jeżeli ktoś będzie miał jakieś tam zbędne ziemniaki, płody czy cokolwiek, nie, chyba odzież to chyba nie, o ile dobrze. Nie. Można to po prostu do internatu zawieźć, tak, nawet tak. Po południu, bo tam wychowawcy. No to wiem, że tutaj, wiem, bo ja pośredniczyłam, to wiem, że tam była przekazywana. Ale w tej chwili to uważamy, że nie ma takiej potrzeby. Gdyby się okazało, że tam jest jeszcze taka potrzeba, żeby przejechać po Klementowicach i po Buchałowicach i zebrać, to oczywiście przejedziemy, ale w tej chwili, jeżeli, to chyba, że ktoś nie miałby możliwości transportu, to proszę do mnie telefon wykonać, strażacy podjadą i zabiorą po prostu i zawiozą. Nie obiecuję, że od razu za godzinę, ale po następnego dnia i zabiorą do internatu. My jeszcze będziemy organizowali zbiórkę w sobotę, będzie dyżur od, jak jest czynna Biedronka, będziemy zbierać, bo naprawdę to schodzi. Artykuły spożywcze i chemiczne. Aha, takie trwałe, trwałego użytku. Tak. Ten magazyn, który był pełny, robi się coraz szybciej pusty. A wy mogę za Panią Alicję powiedzieć, że na przykład jak chcesz coś kupić, to kup na przykład zgrzewkę, nie wiem, zgrzewkę czegoś, mleka, nie wiem, tak, kasza jest potrzebna, żeby kasza. To nie było pięć różnych rzeczy, tak. Bo to się łatwiej sortuje, bo ponieważ byłam przy sortowaniu, nie tam, ale to wiem, że to jest, jak są w różnych miejscach różne drobne, to lepiej jednego asortymentu, ale większą ilość, bo łatwiej po prostu. Mogę tylko powiedzieć, że dzieci to są zestresowane bardzo. Mam to sąsiedzko przywiezione. Także nasze społeczeństwo nie jest takie złe, jak to niektórzy mówią. Nie. I to znaczy społeczeństwo obywatelskie jest ja bardzo... Ja cię chcę zapytać, wracając do tej kwestii ośrodka, już takie techniczne rzeczy, bo ktoś mnie pytał, ja nie potrafiłem odpowiedzieć, bo w przypadku przejścia do Krajska Politechnika jaki był status materialny tych budynków? Przecież budynki dalej, może tak, szanowni Państwo, budynki dalej zawsze będą gminne, żeby też rozwiać jakieś Państwa, gdzieś tam jakieś pytania, nigdy nie było z naszej strony jakichś zakusów na prywatyzację. Jedyna rzecz, która wchodziła mi osobiście po głowie, to bardziej komercjalizacja, czyli spółka 100% gminy Kurów, bo wtedy taka spółka ma zgodnie z prawem handlowym większe możliwości pozyskiwania środków, inaczej jest funkcjonowanie wewnętrzne. Nigdy prywatyzacja. Jak już
chodziło coś po głowie, to komercjalizacja, czyli utworzenie spółki, ale stuprocentowej udziałowcem by była gmina. Są inne możliwości pozyskiwania środków, inne regulaminy pracy i inne możliwości rozwiązywania pewnych problemów bardziej administracyjnych. Komercjalizacja nie wpłynęłaby nigdy na to, że jest mało lekarzy, ale na jakby funkcjonowanie i płace tych lekarzy już bardziej na przykład. Ale to tylko tak woli wyjaśnienia, bo też padały dziś pytania, czy gmina chciałaby takie ośrodki sprywatyzować. Nie, gmina takich zakusów prywatyzacji, ten wójt, czyli ja i radni, którzy są, nigdy takich zakusów prywatyzacyjnych nie mieli. Jeżeli coś chodziło po głowie, to tylko i wyłącznie komercjalizacja, ale po to, żeby jakby dokapitalizować, przyjąć jakieś środki finansowe, żeby ten ośrodek jako NZOS funkcjonował lepiej. Podejmowanie decyzji o przejściu naprawdę by było decyzją ciężką, trudną z punktu widzenia historycznego tego, że ten ośrodek, ta filia tutaj u Państwa funkcjonowała, ale ten trzeba było jakoś ten impas przebić, no, propozycja taka, uważam, że po dzisiejszych rozmowach i po decyzjach i działaniach myślę, że ta szansa, którą nam Państwo dają, jak widzicie z panią doktor Joanną, mam nadzieję, że będzie lepsza. Będziecie mieli dwie panie doktor, panią doktor Judytę, której no wiadomo, że z pani, może być też jakaś spinka z panią doktor, jakaś merytoryczna dyskusja, mogą być jakieś pojedyncze sytuacje, ale dajmy szansę pani doktor i spróbujmy pójść do przodu. To jest dobry, mamy plus, jedynie, że co by nie było, mamy nadzieję, że będzie. Może jakbym nie zaczął tego tematu, to by dalej się to ciągnęło, a tak odważyłem się, spróbowałem, myślę, że wyjdzie to na dobre na wszystkich. No ale nikt pana nie bombardował, daj szansę. Ja tutaj mam jeszcze jeden, tak przy okazji, że Państwo się zebrali tutaj, a pani poruszyła kwestię doinformowania społeczeństwa o takich przypadkach, jak na przykład ta sytuacja. Czy jak Państwo by się zapatrywali na tym, żeby gmina Kurów wzorem innych gmin utworzyła na Facebooku oficjalny profil i kanał gminy Kurów, żeby po prostu informacje, które ukazują się na BIP-ie, równocześnie ukazywały się na stronie facebookowej gminy Kurów? Jak to Państwo samo, co na Kurów EU w aktualnościach. To jest Kurów EU w aktualności, na fanpage'u będzie to samo. A czy powiem tak, no chyba to troszkę inaczej wygląda, dlatego że z Facebooka, jeżeli ktoś zasubskrybuje, bo ja taki kanał prowadzę, ale ja po prostu w związku z tym, że podupadłem zdrowotnie, nie jestem w stanie fizycznie tego kanału prowadzić i przepisywać tych wszystkich informacji z BIP-u na kanał Kurów, na kanał gmina Kurów. I dlatego też pytam Państwa przy okazji, czy Państwo by byli za tym, żeby po prostu gmina Kurów poprowadziła taki oficjalny kanał, dodatkowy kanał informacyjny, bo wydaje mi się, że każde takie wyjście naprzeciw mieszkańcom, po prostu dodatkowy kanał, to po prostu powoduje to, że mieszkańcy mają poszerzony zakres dostępu do informacji publicznej. I czy po prostu byliby Państwo, tutaj dlatego skorzystam z tego i spytam się Państwa, czy byliby Państwo za tym, żeby gmina Kurów utworzyła wzorem innych gmin, bo na przykład gmina Arkuszów taki kanał informacyjny posiada. To znaczy, dlatego tak. Ja bym chciała tylko tyle powiedzieć, że nasze społeczeństwo w Klementowicach się starzeje i większość z nas jest analogowa. Analogowa. Nie, to znaczy, to akurat wie pani, no akurat ja wiem, a nie potrafię dlatego tego tematu w ten sposób. Pieniądz ale będzie raz na tydzień przyjeżdżał. Herald i ogłaszał. Ale pani nie ma Facebooka. Jak gmina napisze na Kurów EU, no to sobie obywatel przyjdzie. Jak będzie fanpage na Facebooku, prawda? To przy jakichś ciekawych informacjach wie pan, ile będzie jajcarskich komentarzy z fejkowych kont, ja już to widzę. Czy na komentarze można odpowiednio ustawić. Ja może Państwu, ja może... Może blokować komentarze. Dobrze, ja Państwu, panu Waldkowi, panu Waldkowi od razu pośrednio odpowiem na to pytanie. Oficjalnym kanałem jest strona internetowa Urzędu Gminy plus aplikacja, w której podajemy informacje mieszkańcom. Również z tego nie korzystaliśmy, może było raz skorzystane. Na wypadek kryzysowy są wykupione SMS-y, jeżeli by było skażenie wody czy jakieś inne sytuacje, żeby powiadomić te osoby, które są w tym systemie zapisane, żeby było jasne. To nie każdy dostanie, to nie jest rządowe centrum bezpieczeństwa, że wyśle tak jak do każdego SMS. W tej aplikacji czy w SMS-ach tak
użytkownik musi być dopisany, czyli z jego woli przesłany komunikat do nas, że chcecie Państwo takie informacje otrzymać. Jeżeli chodzi o stronę na Facebooku, Panie Waldku, odpowiedź na Pana pytanie. Pan prowadził to społecznie, my też nie wiedzieliśmy do końca, kto to prowadzi. Ale w tej chwili informatyka, prawda? Ale ja nie widzę problemu, tylko że jeżeli Pan, podejmujemy rozmowy, że Pan przestaje prowadzić, prawda? I będzie to prowadziła gmina, tak, powielanie drugi raz tego samego na dwóch kątach gminy, kurwo, nie, absolutnie mija się to nie ma, to mija się z celem, prawda? Również jest taka sytuacja, że my też patrzymy, bo jest kilka kont na Facebooku, które się nazywają Gmina Kurów, prawo na to pozwala. My nie możemy nikomu prowadzić takiego konta na Facebooku, ani nie zakazuje, bo prawo tego pozwala. Ale nikt nie może podpisać, że jest to oficjalna strona gminy. Tak, ale ludzie nie wiedzą. Czasami może być taka sytuacja, że ktoś będzie prowadził, kopiował ze strony gminy informację, a w pewnym momencie poda informację nieprawdziwą, tak? Którą mieszkańcy potraktują, że to jest informacja podana przez gminę. Ja rozumiem, tylko że do tej pory jakby te wszystkie konta, które są, nie mówię o tym, bo teraz już wiem, że to Pan prowadzi jedno, my nie wiemy, kto prowadzi, bo my nie wszystkie konta, czy jakieś spoty, czy inne konta, które są, my się pod tym nie możemy po prostu podpisać, bo mogą być w pewnym momencie użyte przeciwko mieszkańcom i wprowadzić ich w błąd. Dlatego wiedząc, jest strona, która powiela, bo ma do tego prawo powielać, bo to nie jest żadne przestępstwo, jeżeli chodzi o... No to jest informacja publiczna. Tak jest. No to my nie możemy w żaden sposób komukolwiek zakazać, czy nakazać w jakiś sposób inny prowadzenie tego konta. Jeżeli Pan, bo u mnie jest komórka i informatyk i Gminny Ośrodek Kultury, który no, w pewnym sensie są do tego zobligowani, żeby prowadzić czy promocję gminy, czy informowanie mieszkańców. Więc dla mnie żaden problem, żeby jakby takie konto prowadzić, no tylko, że do tej pory nie było przez nas to, przeze mnie to widziane, ze względu na to, że już się te informacje na koncie innym przekazywane, czy powielana informacja publiczna już była, więc niektórzy, ileś tam osób pod tym jest znajomych, podlajkowanych, więc te informacje w jakiś sposób mieli przekazywane. No mi już zaczyna brakować zdrowia. Dlatego, jeżeli odpowiadając na Pana pytanie, ja jestem gotowy, jeżeli taka forma mieszkańcom, również nie mówię wszystkim, tylko części grupy, części tych naszej gminy mieszkańcom odpowiada, żeby to prowadzić, tylko nie powierać ani nie powtarzać, żeby było kilka takich kont. Więc to możemy siadać do rozmów. Na przykład w tej chwili przy tej pomocy Ukraińcom na tym BIP-ie, znaczy nie na BIP-ie, tylko na MOP-ie. Na MOP-ie po prostu to na tej stronie gminy, oficjalnej stronie gminy Martuszów, na przykład jest sporo informacji. Po prostu mieszkańcy się tam skrzykują, widzą i po prostu rozmawiają, wymieniają informacje. Jasne. Nie mieć tylko mieszkańcy, bo naprawdę, Szanowni Państwo, w to pomoc. Dziewczyny, tak, i strażacy, i panie, tak, i też trzeba przyznać, tak. Że proszę mi wierzyć, ja wiem, że znów wywołam SPZOS, ale panie doktorki również były tam prywatnie, udzielały pomocy dzieciom i uchodźcom, przeglądały te leki, które są tam przekazane. Ja nie chcę wymieniać, bo i strażacy z Kurowa, i z Kłody, i z Klementowic, i z Płonek, i osoby prywatne, i MOPS, i tak jest, dziewczyny robią kanapki, Ośrodek Pomocy Społecznej też robi kanapki. Tak jest, naprawdę. Wszyscy się włączyli. To, że gmina Markuszów ma ten MOP, no to jest jakby geopolitycznie usankcjonowane. U nas się nikt nie zatrzyma, prawda? Więc jakby pochwalam inicjatywę gminy Markuszów. I nigdy nie było sytuacji takiej, że jeżeli czegoś brakowało na MOP-ie, to z tego magazynu, który zarządza Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie i strażacy, co zbierali, żeby były zawiezione czy batoniki dla dzieci, czy soczki, czy ugotowana zupa była przez strażaków, czy przez Złoty Kur. Nigdy nie było takiej sytuacji. Dzisiaj dostałem informację, że Straż Skórowa dostała 10 tysięcy złotych na obiady, na zupy, na wywożenie przez 20 parę dni na MOP Markuszowej i te pieniądze będą przeznaczone na te posiłki dla tych właśnie uchodźców, którzy są transportowani autobusami w różne rejony kraju, nawet i do innych państw. Więc naprawdę ja mogę powiedzieć, że bardzo wszystkim dziękuję, bo wiem, że każdy w jakiś sposób się włączył. Są osoby, które rzeczywiście nawet z zagranicy przyjechał, te tiry z Danii bodajże. To też dziękuję, nie wiem komu dziękować, ale w imieniu tych uchodźców dziękuję.
Dziękuję ludziom, którzy powpłacali na konto Straży środki finansowe i wyciąg z konta już panie z OPS-u dostały, dlatego też powiedziałem o państwa przedsiębiorcy, który tutaj również się włączył, ale to są wpłaty ze Stanów Zjednoczonych od osób mieszkających z gminy Kurów i to jest naprawdę budujące. Te pieniądze w pierwszy rzut chcemy przeznaczyć dla osób, które naprawdę będą miały problemy z wodą, z gazem, z energią, żeby to opłacić. Bo proszę Państwa, to jest po prostu naturalna sprawa, bo każdy ma z odruchu serca przyjmuje 3-4 albo i więcej osób. I na początku, ponieważ ja rozmawiałam, ponieważ miałyśmy kontakt z panią Małgosią Szkodową, bo chodziło o dzieci, głównie o zbieranie informacji o dzieciach, jakie tutaj są z Ukrainy, to każdy się zastrzegał na początku, nie, mnie niczego nie potrzeba, ja dam radę. Ale każdemu mówiłam, że to jest rzeczywiście tak, na początku się wydaje, ale to może być tydzień, w najlepszym wypadku, 2 tygodnie i to się zaczyna robić problem, bo to są dodatkowe osoby, które masz w domu, które mają jakieś własne przyzwyczajenia, nie zawsze każdy, na przykład było 2 osoby, które były tylko w tym domu same i nagle jest tych osób więcej, więc i wszystko, od hałasu zacząwszy po, nie wiem, po ilość, jak się słucha, ile ta woda leci ciepła, prawda, no to są takie rzeczy, no, więc nie ma się co wstydzić, korzystać, jeżeli taka pomoc jest, to ja, przekazujcie tym Państwu, którzy właśnie, dlatego nie będziemy, nie będzie, po to jest jakby... chodzi o to, żeby nie brali ludzie na zapas, bo naprawdę, żeby później nie zabrakło, bo to jest też falowe, tak, taki pierwszy odruch serca, później, no, kiedyś to się zmniejszy, tak jak z każdą akcją, a naprawdę było tej żywności, wydawało nam się dużo, a już w tej chwili stopniała stąd, dlatego nasza decyzja. Czy mamy jakąś orientację, ile to jest tych osób w ogóle na terenie gminy? My szacujemy, że to jest około 200 osób. No ja to my szacujemy, że około 200 osób. Razem licząc z agrobiznesem na terenie gminy. Na terenie całej gminy tylko 200? Tak szacujemy na razie, bo my nie mamy... Spokojnie więcej. No, szanowni Państwo, my nie prowadzimy ewidencji, my jesteśmy w trakcie przygotowania kwestionariusza na dzień dzisiejszy, no też niektórzy przychodzą, już mamy dzieci. Jest przynajmniej 20 kilkoro. W szkole mamy, już w przedszkolu mamy dzieci przyjęte, tak? Już zaczynają się, tak jest. Zaraz będziemy mieli arkusze organizacyjne. Na razie nie mamy żadnych wytycznych dotyczących finansowania. Oczywiście ja nie mówię, że rząd nie chce finansować, tylko to musi wszystko być proces legislacyjny, który będzie się powoli odbywał. My zaczynamy arkusze organizacyjne. Również ta pomoc, która jest obiecywana gospodarzom, to też przyjdzie taki moment, że to spadnie, znaczy spadnie. No my to przyjmiemy, bo to jest nasz obowiązek, ale będzie trzeba to wszystko zorganizować. Na dzień dzisiejszy żadne z tych naszych służb, czy ośrodek pomocy społecznej, czy gmina, czy szkoły, czy nikt nie odmówił nikomu pomocy. My też, wiecie Państwo, mamy świetlice gminne. Tutaj mamy w przebudowie, tak? No ale żeby kogoś ulokować, to nie są, przepraszam, tylko zrozumcie mnie dobrze, to nie są przedmioty, że my tylko kładziemy, to trzeba dać jakieś godne warunki. Więc na poziomie powiatu zostały utworzone w hotelach i w bursach, internatach, w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego, takie miejsca, do których możemy odsyłać osoby i tam to jest w tym momencie już finansowane przez państwo. My wiemy, my od razu się spodziewaliśmy dwóch, jakby, bo mieliśmy jakby zarządzanie kryzysowe zwołane w urzędzie, my się spodziewaliśmy, że będą dwa kanały uchodźców, którzy przybędą na teren gminy, czyli do mieszkańców, do przyjaźnionych, czyli tam, gdzie pracowali, tam, gdzie są rodziny. I to były właśnie pierwsi, którzy trafili do nas na teren gminy, plus drugi kanał, który mógłby być kanałem przydziałowym, na przykład z urzędu wojewoda nakazuje nam przyjąć na przykład 20, 30, 50, 100 uchodźców. Poza szkołami, salami gimnastycznymi, szkołami, które już wróciły normalnie do pracy, my nie mamy świetlic dostosowanych czy z węzłem sanitarnym, jeżeli chodzi o prysznic, czy zaplecze kuchenne, bo to też trzeba wszystko zgodnie z wytycznymi i przepisami obowiązującymi, bo nadal nas obowiązują, dostosować. Wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze, dopóki nie dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, prawda? Były przypadki już, wojewoda podawał nam sytuację z zakwaterowaniem obywateli Romów, prawda?
i doszło do jakiegoś wypadku, to później szukanie wszystkiego, czy było zgodnie z przepisami zrobione, prawda? A tu wchodzą jeszcze przepisy przeciwpożarowe, sanepidowskie, jakieś nawet takie cechy czy rzeczy, które uważają godności, bo ja rozumiem, że ci ludzie na pewno by kilka dni przespali na łóżkach polowych, jeżeli by wiedzieli, że dalej gdzieś trafią, tak? Ale to nie jest taka sytuacja, żeby im to ogarnąć. Ja mam pytanie, czy w związku z tym, co Pan mówi, są plany na zagospodarowanie drugiej części internatu przy ZSA? To jest, to już jakby pytanie nie jest, to nie jest do mnie. Nie, to nie, jeżeli skonsultowanie, to jest na rozwiązywane problemy na wysokości powiatów. To jest ten samorząd, który jakby decyduje, z kim podpisać umowy. Jeżeli chodzi o drugą część internatu, ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć, bo ja tym internatem nie zarządzam, jakie on dzisiaj spełnia wymogi, jeżeli chodzi o prawo budowlane i przepisy przeciwpożarowe, prawda? Bo to nie jest sposób wpuścić, to muszą być odpowiednie, musi być książka obiektu, muszą być robione systematycznie badania techniczne, elektryki, czy innych kominiarzy, instalacji, prawda? Więc trudno mi powiedzieć, nie chciałem się wypowiadać, bo ja takiej wiedzy nie posiadam. To jest jakby już decyzja, nie? To co? To my podziękujemy Pani doktor, zostawiamy, zostajemy z nami. Panie wójcie, a jeżeli czy ktoś to pana wójta, nie to można by wykorzystać tego bloku, co stoi w fabryce na ulokowanie tych Ukraińców? Tam jest dość dużo, by było pomieszczeń. To jest, to jeżeli chodzi o blok czy spółdzielnię, to znaczy, kuśnierzy... Biurowiec. Tak, biurowiec. Ale to nie jest własnością gminy. Ale to może przy okazji by podatek do gminy wpłacił. Ja myślę pytanie odnośnie dróg. Odnośnie tej drogi. Ja wiem, że to jest droga powiatowa, prawda? Ale ona jest w coraz gorszym stanie. Dobrze, to już odpowiadam. Już odpowiadam. Ale z tego jeszcze, z tego co wiem, w tegorocznym budżecie powiat chyba będzie robił drogę przez Płonki, prawda? Nie. Do Buchałowic albo Zarą. Wiem, że ona coś... Już Państwu. Wiem, że powiat... No, przedstawicieli powiatu tak trzeba do wyborów, tu nie będzie mieć, więc po prostu nie będzie okazji zapytać. Natomiast wiem, że powiat tego typu inwestycje konsultuje z gminami i bardzo często gminy dopłacają do tego. Ale dobrze, już odpowiadam. Pytam, czy gmina dopłaca do tej drogi, na przykład... Odpowiada Pan wójt. Tamten dużo lepszym stanie przez Płonki, prawda? A już od Buchałowic przez do Markuszowa to już w ogóle się nie mówi. To już jest najgorsza droga w powiecie. Dobrze, u Państwa, no spotykając się ze strażakami, to troszeczkę opowiadałem z Państwem, no nie było przez te dwa lata możliwości się spotkania. Jeżeli chodzi o drogę Klementowice-Buchałowice, tutaj trwają już dwa lata nie prace projektowe, tylko prace dotyczące uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogą. Ta droga w niektórych miejscach biegnie po prywatnych gruntach i ten grunt pod drogą, no to są przepisy uwłaszczeniowe. Jeżeli była ta droga zajęta przed 91 rokiem, ona z mocy prawa staje się własnością, załóżmy, zarządu powiatu puławskiego, ale na to muszą być wydzielone grunty i podjęte decyzje przez wojewodę lubelskiego. I takie działania trwają. W uzgodnieniach budżetu gminy Kurów i powiatu puławskiego prowadziliśmy w naszym budżecie razem z radnymi środki finansowe na pomoc finansową dla powiatu na dokumentację projektową i taką dokumentację projektową powiat chce na dzień dzisiejszy w tym roku wykonać. Ja pytałem Zarząd Dróg Powiatowych, czy już jest wyłoniony wykonawca na dokumentację projektową drogi Klementowice-Buchałowice. Jeszcze nie, ze względu na to, że nie wszystkie decyzje na grunty są już wydane. Więc oni jakby kolejnym krokiem jest, żeby móc podpisać, zrobić zapytanie ofertowe, podpisać umowę, jakby mieć pewność, że ten grunt jest już możliwy do dysponowania. Więc myślę, że żywię taką nadzieję, że w tym roku się to wszystko jakoś, przynajmniej dokumentacja projektowa potoczy. Jeżeli chodzi o inne drogi, to te drogi nie będą realizowane, bo nie zostały dofinansowane. No bo ta droga przez Płonki, to jak się tam jedzie, to jeszcze spokojnie, bo... Tak, ale to, żebyście... Dorówna tej do Buchałowic też... Tak, ale to nie jest tylko, żebyście Państwo mieli ale też wiedzę... Ale użycie powiatu chyba
chyba czytałem, że ta droga ma być robiona przez, czy jakiejś wspólnocie płaskiej, jakie inwestycje będą powiatowe na terenie gminy Kurów, i tam ta droga była wyraźnie wymieniona. Bo jest wymieniana, bo wniosek został złożony z nadzieją, że dostanie dofinansowanie, tak jest? I to nie jest... Nie dostał. Ten wniosek jest na liście rezerwowej, bodajże na pozycji 7, 6. Co powiat będzie w gminie Kurów robił w dróg? Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, to nic. Niestety nie. Została dofinansowana droga do Janowca z Polskiego Ładu. Więc żaden wniosek w tych nie przeszedł. Znaczy powiat, no powiat z Funduszu Dróg Samorządowych dostaje bodajże 60 albo 70% dofinansowania, więc to jest jakby główne źródło wykonywania dróg. Po pierwsze, drogi, wykonanie dróg ze względu na te ceny podrożało, a teraz jeszcze spodziewamy się tego, że przy wzrostach cen paliwa i ropy naftowej te ceny również pójdą w górę i nie będzie szans po przetargach na to, żeby te drogi na listach rezerwowych się załapały do realizacji. Więc nie. Czy jeszcze jakieś mają jeszcze Państwo pytania? Dziękuję. To dziękujemy Panu Wójtowi, Pani Doktor i zostajemy z obietnicą nadzieję. I nadzieję.